Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj umówiliśmy się z doktorem Jackiem Bartosiakiem na drugą debatę geopolityczną. Pierwsza cieszyła się sporą popularnością. Myślę, że wniosła trochę interesujących zagadnień, ważnych pytań w polskiej debacie strategicznej. I dzisiaj chcielibyśmy kontynuować, ponieważ znajdujemy się, no, można powiedzieć, nieco dalej w tym procesie geopolitycznym policentryzacji świata. Zarówno dr Bartosiak, jak i ja mówiliśmy sporo na temat tego zmieniającego się ładu międzynarodowego. Dzisiaj chcielibyśmy kontynuować. Witam panie Jacku. Witam, dzień dobry wszystkim. Witam, panie Leszku, bardzo mi miło, że możemy porozmawiać. Jesteśmy w takim etapie, w którym wiele osób zadaje sobie pytanie o istotę, o rolę, znaczenie sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi, tej polityki, można powiedzieć, jednowymiarowej, którą prowadziła Polska przez ostatnie co najmniej 2 dekady. W którą stronę iść? Quo vadis? Wielu analityków, wielu komentatorów dzisiaj pyta. Ja chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą debatę od takiego pytania: czy Polska dzisiaj stoi przed dylematem geopolitycznym, czy może cywilizacyjnym, według pana? Myślę, że jednak przede wszystkim geopolitycznym, chociaż cywilizacyjne wyzwania zawsze są obecne, były zawsze w historii świata. Jak nie między pogaństwem a chrześcijaństwem, to między tolerancją religijną, prawda, a kontrreformacją. Zawsze są jakieś cywilizacyjne wyzwania. Oczywiście teraz to cywilizacyjne wyzwanie wraz z rosnącą potęgą Chin oraz uwiądem modernizacji w stylu zachodnim, która kształtowała naszą mapę mentalną od rewolucji przemysłowej, od oświecenia, będzie się nasilać, ale myślę, że w perspektywie Polski najważniejsze są napięcia geopolityczne. Rozmawialiśmy, panie Leszku, o tym wielokrotnie i nieśmiało, nieśmiało chcę zaznaczyć, że niestety sprawdzają się moje. Ale też w sumie chyba z tego, co słucham pana częściowo, to przynajmniej to, co słyszałem pana, no, przepowiednie czy prognozy związane ze stworzeniem wielu wektorów polityki światowej, wielu ośrodków siły i z tym, że Eurazja staje się jednym podmiotem, no, polem bitwy, można powiedzieć, w związku z tym, bo wraca pewna gra o sumie zerowej i ten ład taki, który Zachód miał rozlewać na resztę świata, jest kwestionowany. I to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że i to też na przykład, to moja opinia jest kwestionowana w Polsce w wielu miejscach, więc to jest bardzo ważny wątek debaty. Jestem sam ciekawy, co pan o tym myśli. Ja uważam, że jeżeli odchodzimy od tego ładu konstruktywistycznego, że Amerykanie mogli narzucać wszystkim swoją wolę i można powiedzieć, że to sprzyjało Polsce w pewnym stopniu, na pewno w zakresie bezpieczeństwa, to jesteśmy w systemie równoważenia. I niech to będzie odpowiedź na pańskie pytanie, co robić z Amerykanami. W systemie równoważenia każdy, nawet państwo dużo mniejsze, może walczyć o sprawczość oraz żeby duzi nie narzucali sprawczości temu małemu. Dlatego, że nawet duży, żeby narzucić sprawczość małemu, musi zapłacić koszty. Tylko je trzeba wystawić. No, na przykład, może muszą nas okupować, to trzeba wysłać wojska. To już oczywiście przesadza na potrzeby zobrazowania. Albo narzucić jakieś regulacje, ale się tak nie da. Zawsze są jakieś koszty, mniejsze czy większe, nawet wobec słabego państwa. Tylko trzeba rozumieć, że trzeba te koszty wystawiać, a zatem trzeba się wyceniać siebie, Amerykanów, Niemców i tak dalej. Zagrać w grę i otworzyć sobie kanały komunikacji, zagrać w grę równoważenia, nawet jak się jest bardzo słabym podmiotem, dużo słabszym niż ci duzi. No, myślę, że poruszył pan już na samym wstępie bardzo istotną, kluczową kwestię i myślę, że cieszę się, że możemy od niej zacząć, ponieważ wielu, powiedziałbym, nawet neokonserwatystów, chociaż nie zawsze tak określających się w Polsce, uważa, że czas suwerennych państw, takich w znaczeniu XIX-XX-wiecznym, już minął, czy też mija bezpowrotnie, że dziś jest czas na wielkie przestrzenie, takie jak na przykład integrująca się Unia Europejska, i twierdzą, że uprawianie samodzielnej polityki w znaczeniu samodzielności strategicznej, chciałbym, abyśmy wprowadzili ten termin już na samym początku, ponieważ chciałbym w ogóle, żeby pan rozwinął, jak pan rozumie to pojęcie, czym dla pana jest suwerenność państwa, współcześnie oczywiście,
i pojęcie samodzielności strategicznej. Zatem część nawet tych osób, które mówię, zaliczane są, czy same się zaliczają do neokonserwatystów, nawet w Stanach Zjednoczonych zresztą, jeśli spojrzymy na liczne publikacje tego środowiska, kwestionuje dzisiaj właśnie pojęcie suwerenności. Jeśli spojrzymy nawet na początek lat 90. na ten wielki pochód idei końca historii, na koncepcję Charlesa Krauthammera, chociażby jeśli chodzi o stworzenie takich ponadnarodowych struktur obejmujących strefę euroatlantycką, łącznie z Japonią także, no to zobaczymy, że rzeczywiście ta idea postnarodowa, postsuwerenna jest bardzo silna, jeśli chodzi o Zachód. Więc pytanie, czy dzisiaj państwa małe i średnie mogą być suwerenne i co to znaczy dla pana dzisiaj samodzielność strategiczna? Bardzo dobre pytanie i rzeczywiście nie znam odpowiedzi, może zanim powiem, że nie umiem udzielić odpowiedzi na to pytanie, co byłoby w dużej mierze szczere, to odpowiem w sposób następujący. Wydaje mi się, że w dobie rywalizacji wielkich mocarstw, czyli między Chinami a USA, z rolą Rosji i jakąś ambicją Europy, ale zaraz o tym powiem, czym ona jest, ta Europa, i czy ona zrealizuje tę ambicję, nie będzie miejsca na manewrowość małych i średnich państw, pełną manewrowość. No, jeżeli ład konstruktywistyczny oparty o te, prawda, idealistyczne wartości upada, no to siłą rzeczy potęga jest tym źródłem postępowania. I jeżeli się jej nie ma, to nie jest się w sprawczości. I tak myślą, nawet jeżeli tego tak nie wysławiają, to tak myślą zwolennicy stronnictwa kontynentalnego w Polsce, że musimy być Grossraumem Europy, tak? No, w niemieckim łańcuchu dostaw, bo inaczej się nie da. Tak, tak myślała już też Róża Luksemburg. Tak, znaczy, coś w tym jest, to znaczy rzeczywiście, gdyby mieć pewność, panie Leszku, że Europa złamie 20 wieków historii i naprawdę będzie w stanie się sfederalizować, to wydaje się, że nie byłoby innej drogi dla Polski. Tylko dołączenie do tego państwa federalizującego się. I ja szczerze mówiąc sam nie wiem, co mam myśleć o tym, czy się uda Europie, czy się nie uda. Historia podpowiada, że się nigdy nie udaje. Nigdy nie udaje. Wydaje mi się, że to stronnictwo patriotyczne, czy neoatlantyckie, czy zelotów niepodległości zależy, jak wartościujemy, prawda, to stronnictwo, które gra na podmiotowość Polski i jest, odpiera sprawczość unijną, co teraz obserwujemy i od jesieni będzie jeszcze bardziej, uważa, że Polska da radę sama, zwłaszcza w oparciu o państwa morskie Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, i to była opcja polityki zagranicznej Rzeczypospolitej w ciągu ostatnich kilku lat, która teraz oczywiście w przypadku Nord Streamu, New Startu, tego wszystkiego, o czym pan wie, upadła, jest załamanie, mają załamanie psychiczne zwolennicy tej, nie wiedzą, jakie są punkty odniesienia. Natomiast ja powiem, wydaje mi się, że musimy myśleniu iść jeszcze dalej, bo to jest horyzont tego miesiąca, dwóch miesięcy. I nawiążę do samodzielności strategicznej, o którą pan mnie zapyta. Uważam, że samodzielność strategiczna nie polega na tym, że mamy autarki, jesteśmy niezależni, tylko na zrozumieniu, że połączeni jesteśmy ze światem przy pomocy przepływów strategicznych, ruchu ludzi, towarów, technologii, wiedzy i tak dalej. Te kształtowania są przedmiotem gry między państwami. Politycy to obsługują. Tworzą się normy regulacyjne, pewne przemoce, narzucania, rozwiązania. I nie damy rady oczywiście oprzeć się Ameryce, Niemcom, bo mają te przewagi wynikające z potęgi, ale samodzielność strategiczna w rozumieniu szerokiej geopolityki, nie tylko wojskowej, polega na zdolności kształtowania kosztów narzucania nam sprawczości albo wpływania na te koszty narzucania nam sprawczości. I dosłownie wojsko, i będziemy później rozmawiać, jak rozumiem, o wojnie nowej generacji, ma pomóc tylko obsługiwać sprawczość na przepływach strategicznych i interakcjach z innymi państwami, które próbują nam narzucić sprawczość, najlepiej za darmo. One by chciały narzucać nam sprawczość bez niczego. Za piękne słowa, za frazesy, za groźby, prawda, żeby obniżać sobie koszty wejścia ze swoimi interesami na sprawczość Rzeczypospolitej. I kończąc już, podmiotowość strategiczna w tym zakresie jest niezbędna we wszystkich możliwych scenariuszach, które rysują się przed państwem polskim. Bo panie Leszku, jeżeli Europa się dalej będzie federalizować, Niemcy wezmą z Francuzami albo sami pałeczkę przywództwa, będą dążyć do tego, żebyśmy
stali się częścią tego państwa federacyjnego, to również w ramach nawet tego państwa, które powoli będzie się federalizować, musimy wynegocjować jak najlepsze miejsce w podziale pracy w tym państwie, w podziale zadań, po to, żeby nasze interesy bezpieczeństwa w tym nowym państwie też były obsługiwane stosunkowo optymalnie. Wszystko, nigdy się gra nie kończy, nawet będąc w środku czy w trakcie tworzenia takiej federacji, będzie to zbiór pewnych interesów, a zatem samodzielność strategiczna nawet w opcji kontynentalnej ma fundamentalne znaczenie. Jeszcze większe będzie miała znaczenie w przypadku, jeżeli świat transatlantycki za Bidena i później zbierze swoje siły i stanie do wielkiej rywalizacji z Chinami, być może razem z Rosją, wobec wielkiego kontynentu Eurazji i nasza słodka Polska będzie na wysuniętej kasztelanii, jak napisał to szef pismu, będzie na wysuniętej kasztelanii, nawet jakby nie chciała, to będzie. I wówczas też chodzi o to, żeby mieć samodzielność strategiczną i żeby nas nie rzucali po prostu w lewo, w prawo, panowie, na przesmyk, panowie, na bramę brzeską, panowie i tak dalej, tylko żebyśmy byli w stanie powiedzieć nie, dzisiaj nie, bo wyprzodem, nie, bo coś tam, tak? To jest samodzielność strategiczna. I ostatnia, trzecia, bo przepraszam za przedługi, ale chciałem to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. I trzecia rzecz samodzielność strategicznej. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, Biden nie zbierze świata Ligi Demokracji, Europa nie będzie się federalizować, tylko będzie takim rozbitym miejscem, a Eurazja się będzie konsolidować, jak pisał Robert Kaplan w świecie Marco Polo dla Pentagonu, to będzie grał w sumie zerowe i siły zbrojne i w ogóle kontrola strategiczna przepływów szeroko rozumianych będzie instrumentem władzy. I wtedy musimy mieć samodzielność, żeby zagrać w tę grę o równowagę, nawet wybierając silniejszych sojuszników, słabszych, ruch, manewr cały czas. Tak? I tym bardziej będzie nam to potrzebne, żeby chronić naszą prosperitę i w jakiś sposób bezpieczeństwo. Wie pan, słuchając pana, często mam takie wrażenie, że mówiąc i o strategicznych przepływach, i mówiąc o grze mocarstw, kiedy używa pan języka klasycznej geopolityki, całkowicie, może to jest moje rzeczywiście mylne jakieś odczucie, ale prosiłbym, żeby mi pan to wyjaśnił, ja postaram się przedstawić swoje widzenie tej sprawy. Mam takie wrażenie, że traktuje pan, czy mówiąc o Polsce, traktuje pan to jako taki związek, powiedziałbym, jednostek, bez jakiegoś aksjologicznego zakorzenienia, bez odniesienia do wartości, do pewnych, powiedziałbym, tożsamości cywilizacyjnej. Bo jeżeli mówimy tutaj o kwestii wyboru, czy opcja kontynentalna, czy atlantycka, czytaj, antychińska, czy jeszcze, powiedzmy, samodzielność strategiczna w oparciu o grę i o balansowanie na arenie międzynarodowej, o politykę wielowektorową, to kwestia suwerennego państwa narodowego, którego zadaniem będzie ochrona tożsamości narodowej, której będzie ochrona tych podstaw aksjologicznych. No, w nauce często używa się takiego pojęcia bezpieczeństwo ontologiczne, ale nie chciałbym, żeby ta nasza dyskusja była taka stricte akademicka, czyli ochrona tożsamości, historii, kultury. No a widzimy, że dzisiaj w Europie jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o tę tożsamość cywilizacyjną, odwoływanie się do tego, czym jest tak naprawdę dzisiaj cywilizacja Zachodu, czym jest cywilizacja europejska. Widzimy próbę dekonstrukcji tak naprawdę tej tradycji, próbę, no można powiedzieć, narzucania nowych matryc, zmiany map mentalnych, jeśli chodzi o tożsamość europejską. Jak pan do tego podchodzi? Ponieważ moim zdaniem to jest jedna z bardzo istotnych kwestii. To nie chodzi tylko i wyłącznie o zapewnienia, wie pan, takiego biologicznego przetrwania mieszkańców Rzeczypospolitej, ale no, moim zdaniem także, a może nawet przede wszystkim ochrony tożsamości cywilizacyjnej i tych wartości, które wynikają z ponad tysiącletniej historii państwa polskiego i z ponad z tradycji ponad 2000 lat cywilizacji europejskiej. Czym dla pana w ogóle jest cywilizacja europejska? Z jakimi wartościami się wiąże? No bo przecież jeżeli mamy konkurować, no to rozumiem, że nie tylko na strategiczne przepływy, nie tylko na siły zbrojne, nie tylko na sprawność służb specjalnych, no ale za tym także idzie konkretne podglebie, konkretny background, jeśli chodzi o tożsamość cywilizacyjną. To jest nawet na oddzielną wielką debatę, wielogodzinną, dlatego że tu potrzeba mnóstwa niuansów.
Zaraz odpowiem na to, natomiast w kontekście końcówki pana pytania, wszystko fajnie, ale to, że w Europie są miasteczka z rynkiem pośrodku, kościółkiem i są nad rzeką, co jest fundamentem naszej kultury i krajobrazu i tego, jak lubimy pić kawę, czy w Niemczech, czy w Wielkopolsce, czy w Belgii, a tak nie ma w Chinach, w Stanach i w Afryce, daje nam podglebie emocjonalne, ale to nie daje nam siły, panie Leszku. Siłę w dynamicznym układzie sił dają strategiczne przepływy, bardzo szeroko rozumiane, w tym transmisja danych, wojna informacyjna, przepływ informacji. I nawet nie będziemy w stanie ochronić miasteczek nad rzeką wokół średniowiecznego placu przed penetracją kapitałową innych, markami, brandami innych i łańcuchami dostaw Chin, jeżeli nie będziemy kontrolować naprawdę punktów siły, które zawsze są takie same w historii świata. Panie Jacku, no muszę przerwać, przepraszam, ale sprowadza pan 2000 lat historii cywilizacji europejskiej do kościółka zaraz podam, miasteczka. Zaraz podam panu przykład. Ale zanim jeszcze podam ten przykład, to odpowiem. W szczególności mamy problem cywilizacyjny w Polsce. No, powiedziałem na samym początku. Kim jesteśmy? Jest podstawowe pytanie. Czy, tak jak chce opcja kontynentalna, jesteśmy częścią Europy i za wszelką cenę na zachód, albo tak jak mówili reformatorzy w lat 90., chcemy do normalności, czyli do zachodu, bo jesteśmy częścią tego zachodu. Czy jesteśmy, tak jak chce opcja neoatlantycka, oczywiście, że jesteśmy częścią zachodu, ale nawet jesteśmy jego przedmurzem, chronimy przed masami barbarii ze wschodu. Jesteśmy czymś wyjątkowym. A w ogóle to byliśmy imperium, Romer i tak dalej. Północ, południe i twórzmy oddzielny biegun. Niby część zachodu, ale Niemcy to tak, nie wierzymy im, w związku z tym stwórzmy prawe płuco zachodu. Czy może jesteśmy, jak uważają nas w Europie Zachodniej, panie Leszku, peryferium świata zachodniego, agrarnym krajem między Rosją a Zachodem, żadnym przedmurzem, żadną wysuniętą kasztelanią, źródłem taniej siły roboczej, źródłem miejscem penetracji na kapitałowej ekspansji. Tak. Chodzi o to, że to wszystko, o czym mówimy, tworzy mapy mentalne. Tak? Elit, które podejmują na przykład decyzje. Przykładowo jedną z nich błędną, którą podjęto w ciągu ostatnich 30 lat, w latach 2015-16, była oparta o złe rozpoznanie cywilizacyjne i map mentalnych, decyzja o odrzuceniu flirtów z Chinami. To był błąd, który teraz już widać. Nie stworzyliśmy sobie odpowiedniej polityki równoważenia pewnych spraw. Nie pełnego równoważenia, ale jakiegoś punktu podparcia. Mało tego, powiem panu więcej, że dla mnie Europa, jak ja patrzę na Europę, to jest historycznie bardziej niesamowity kontynent na świecie. Wszyscy z wszystkimi wojujący. W związku z tym postęp cywilizacyjny, techniczny i technologiczny, innowacyjny niesamowity. To z Europy wyszli śmiałkowie, którzy podbili ocean światowy. To z Europy wyszli kolonizować. To Europa narzucała reguły, gry i tak dalej. Ale to nie wynikało z jakiejś przewagi niesamowitej kulturowej, tylko z tego, że stworzyliśmy model modernizacji, który generował największe punkty siły. Każdy chciał tak żyć. Czy to wynikał ten model modernizacji? Czy nie wynikał czasem, aby z cywilizacji chrześcijańskiej, z cywilizacji łacińskiej, z tego, co rozumiemy przez pojęcie cywilizacji łacińskiej i wszystkich wartości, które z tym się wiążą? Nie, od razu panu powiem, panie Leszku, ja nie czuję się filozofem ani socjologiem, żeby... Panie Jacku, ale ja dotykam, przepraszam, że wejdę w słowo, ale myślę, że tak będzie lepiej dla samej debaty. Nie chciałbym, aby to miało charakter wywiadu, nasza rozmowa. Wie pan, jak czytam wielu przedstawicieli, czy to amerykańskiego neokonserwatyzmu, czy przedstawicieli określających się jako centroprawica na przykład w Polsce, czy też chrześcijańska centroprawica, to dla sporej części tych przedstawicieli, nie chcę wymieniać tutaj nazwisk, bo nie o to chodzi, wartością nadrzędną nie jest suwerenne państwo polskie, suwerenne państwo narodowe, ale tak zwany kolektywny Zachód, cokolwiek by przez to rozumieć. Politycznie oczywiście on jest określany, wytyczane są tutaj granice przez Sojusz Północnoatlantycki i przez Unię Europejską. Tak samo odniesienie do kwestii aksjologicznej, do kwestii wartości, zachodnich wartości w domyśle, tutaj
ci przedstawiciele nie odnoszą się do cywilizacji zachodniej, do cywilizacji łacińskiej, ale do wartości takich jak demokracja liberalna, postęp, agenda LGBT i tak dalej, więc pytanie jest, co rozumiemy przez te wartości, czym dzisiaj jest Zachód, czy rzeczywiście Polska chce być w kolektywnym Zachodzie, który jest definiowany przez liberalną demokrację i w cudzysłowie postęp, którego no, dzisiaj takim powiedziałbym symbolicznym elementem jest agenda LGBT, no czy rozumiemy przez to coś więcej, bo wie pan, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o strategiczne przepływy, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o kwestie dominacji, zyskiwania przewagi, uprzywilejowanej pozycji w układzie sił i interesów, to tak naprawdę możemy być częścią cywilizacji zachodniej, wschodniej, jakiejkolwiek innej, to jest bez znaczenia. Natomiast moim zdaniem ma to ogromne znaczenie dla milionów czy dziesiątków milionów mieszkańców i nie tylko Polski zresztą, całego naszego regionu. I to jest istotne w kontekście właśnie punktu odniesienia, chociażby stosunku do suwerennego państwa polskiego i dlatego rozpocząłem od kwestii właśnie cywilizacji. Tak. Ale Zachód nie jest jednością. To już nie wypowiadam jako geopolityk, tylko jako Jacek Bartosiak, jako człowiek, który zna dobrze Zachód i bardzo dużo czasu spędziłem na nim. Mam rodzinę mieszkającą w różnych krajach. Zachód, każde państwo jest inne. Zachody ma różne wartości pod tym względem, więc trochę mamy też propagandowy wizerunek. Ameryka na przykład jest dużo bardziej konserwatywna niż Polska, tak, w sprawach obyczajowych. Pomimo tego, że w telewizji widzimy, w każdej telewizji lewicowej i prawicowej w Polsce widzimy obrazki takie. Także to są pewne mity. Nie ma czegoś takiego jak pełna tożsamość kulturowo-obyczajowa. Tak. Ja bym raczej się skłaniał ku temu, że Zachód wygenerował z siebie wysiłek modernizacyjny, który daje wystarczającą stopę marży i można sobie dyskutować wówczas o tym. Oczywiście jest oparte o własność prywatną. Piłsudski słusznie mówił, że na Dźwinie i Dnieprze była granica własności prywatnej i prawa magdeburskiego. I to nas różni od mas lądowych Eurazji w dużej mierze. I też to wynika moim zdaniem, bo przypomnę, że w średniowiecznej Europie nie było własności prywatnej w rozumieniu obecnym. Tak? To kapitalizm dopiero wprowadził własność prywatną w rozumieniu obecnym i to rewolucja oceanu światowego. Moim zdaniem największą superstrukturą, która decyduje o podziale świata, jest to, gdzie jest siła oceanu światowego. Jak gdzie jest siła oceanu światowego i tam panuje, tam były rewolucje społeczne kolejne idące w kierunku własności prywatnej, tej postępowości, a Polska jest dobrym przykładem po 89 czy 91 roku, a gdzie nie ma oceanu światowego, gdzie jego sprawczość nie determinuje, tam jest nie do końca własność prywatna, system gospodarczy jest inaczej zarządzany, penetracja kapitałowa jest inaczej ułożona, innowacje są inaczej rozwiązywane, tak? Tak było w kajzerowskich Niemczech, tak było w hitlerowskich Niemczech, tak jest w Chinach, tak jest w Rosji. A inaczej było w Rosji jelcynowskiej, gdy penetracja Oceanu Światowego tam docierała. Oczywiście mówię o bardzo dużej superstrukturze. Tak? Możemy porozmawiać o szczegółach, wycinkach. I jeszcze ostatnią rzecz powiem. Z tą postępowością Zachodu będzie sposób następujący. Już nie mówię tylko obyczajowej, tylko w ogóle. Jeżeli nie będzie modernizacji, która będzie dawała maszyny i technologie, które będą tworzyć nowe łańcuchy dostaw, to nie będzie klasy średniej i nie będzie nawet czasu na to, żeby dyskutować o postępie. Tylko będą inni, którzy będą mieli postęp taki czy nie inny, nie wiem, będą latać na Księżyc albo będą mieli transhumanizm w Chinach i Zachód będzie patrzył i się próbował redefiniować. Tak było wiele razy. Po najazdach mongolskich Zachód próbował się redefiniować, bo okazało się, że jest słabszy na przykład wojskowo, tak? Że Mongołowie potrafią stworzyć wielkie imperium kupieckie. Nie pamiętamy oczywiście tego. Od czasów oświecenia jesteśmy tak skupieni, że Zachód jest najpotężniejszy na świecie. Kolonizuje, morduje, prowadzi sobie wewnętrzne wojny domowe, czyli wojny światowe, ale jest najpotężniejszy na świecie, że zagubiamy, w szczególności w Polsce. Bo Polska w wyniku dualizmu na łabie została poza oceanem światowym, a jednocześnie nie chciała być częścią Rosji, nie chciała być częścią tego wschodu, Turcji, tego naporu, który nadchodził z Eurazji i zawsze czuła się tym przedmurzem, a jednocześnie Zachód nas nie chciał, traktował nas peryferyjnie. I to jest niestety tragizm położenia cywilizacyjnego Polski.
No wie pan, nie chciałbym, żeby. Znaczy, ja mam troszeczkę inne spojrzenie na to. Uważam, że. Znaczy, jestem bardzo daleki od determinizmu geograficznego. Uważam, że jeżeli byśmy sobie przeprowadzili analizę SWOT i zobaczyli na silne, słabe strony dzisiejszego państwa polskiego, na szanse i zagrożenia, które przed nami stoją, to rzeczywiście geografia, moim zdaniem, w większej mierze byłaby po stronie silnych stron i po stronie szans. Kwestia dualizmu na Łabie i kwestia wielkich odkryć geograficznych i tego, jak się kształtowały stosunki społeczno-gospodarcze w epoce nowożytnej, to osobna kwestia. W dobie globalizacji Chiny doskonale pokazały, że można wejść w ten globalny łańcuch dostaw, w globalny kapitalizm, przystępując chociażby do Światowej Organizacji Handlu i świetnie dyskontować także swoje mankamenty. Natomiast wie pan, ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestie cywilizacyjne, one mają bardzo istotne znaczenie, jeśli chodzi o kreowanie map mentalnych, jeśli chodzi o kreowanie kultury strategicznej, jeśli chodzi o kreowanie woli politycznej, zdolności do ponoszenia kosztów uczestnictwa w systemie międzynarodowym i bycia podmiotem. I to moim zdaniem jest bardzo istotne. Ale nie chciałbym, abyśmy tutaj Ale grzęznęli. co, ja zadam panie Leszku pytanie, Proszę żeby nie bardzo. było tak, że pan cały ma ciężar i stres z tym zadawaniem pytań. No ale nie sądzi pan, że czasami cywilizacyjne argumenty, mapy mentalne służą do tego, żeby uzyskiwać sprawczość bezkosztowo na panu, na mnie i tak dalej? Nie ma pan takiego wrażenia? No ale oczywiście, że tak. I świetnym tego przykładem jest dyplomacja amerykańska i tego, jak pięknie żongluje hasłami, wartościami. Myślę, że tutaj administracja Joe Bidena jest tego bardzo dobrym przykładem i odwoływanie się do tych wspólnych wartości jest bardzo takim, powiedziałbym, istotnym instrumentem. Proszę zobaczyć, że deklaracja waszyngtońska podpisana przez Angelę Merkel i Joe Bidena 15 lipca tego roku, no przecież też odwołuje się do wartości. Ten strategiczny sojusz klimatyczno-energetyczny, no przecież także jest właśnie No powiedzieliśmy, właśnie. mocno aksjologicznie oparty. A nie ma pan wrażenia, że w RWPG, w Układzie Warszawskim było identycznie, tylko oczywiście po liniach, W każdym dokładnie. bloku myślę, że. A po kongresie wiedeńskim Święte Przymierze też nie stabilizowało mniejszych i bardziej peryferyjnych hasłem wspólnych wartości, ale między dużymi decydowała równowaga sił, balance of power, tak naprawdę, tylko mniejsi byli dyscyplinowani wartościami. Myślę, że wie pan, myślę, że generalnie ja bym nie doceniał znaczenia wartości i znaczenia cywilizacji, pewnego dziedzictwa cywilizacyjnego i ochrony tego dziedzictwa cywilizacyjnego. Proszę zobaczyć, jaką politykę w tym zakresie prowadzą Chiny, jak chronią swoje dziedzictwo cywilizacyjne. Natomiast wie pan, to pytanie o przyszłość Polski, przyszłość geopolityczną, bo o tym dzisiaj właściwie mówimy cały czas, nawet jeżeli mówimy o tym wykluwaniu się nowego ładu międzynarodowego, to myślę, że obojgu nam zależy tutaj przede wszystkim na bezpieczeństwu państwa polskiego i na prosperity tutaj dla narodu polskiego. Natomiast pytanie jest dzisiaj moim zdaniem, jeżeli chodzi o przyszłość państwa polskiego, to jest pytanie o przyszłość cywilizacyjną w bardzo dużej mierze. Dlatego, że wybór opcji, którą nazywamy kontynentalną, czyli wybór tak naprawdę sojuszu, ścisłego sojuszu z Niemcami, a wiele wskazuje na to, że dzisiaj spora część polskich elit politycznych już jest przekonana do tego sojuszu z Niemcami, jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne dla państwa polskiego. To znaczy, ja dzisiaj uważam, jeżeli zadalibyśmy sobie to pytanie, które nasi przodkowie od wielu, wielu wieków zadali pytanie, kto jest większym zagrożeniem, czy Niemcy, czy Rosja, to moja odpowiedź jest bardzo prosta. O wiele większym zagrożeniem dla państwa polskiego, o wiele większym zagrożeniem jest Republika Federalna Niemiec. I postaram się to oczywiście uargumentować. Uważam, że Rosja z punktu widzenia cywilizacyjnego nie jest żadnym atraktorem. Czy Rosja nie ma żadnej oferty cywilizacyjnej, nie jest w stanie nas pozbawić naszej tożsamości cywilizacyjnej. A po drugie, w elitach rosyjskich nie ma takich zapędów, aby Polsce narzucać pewien model cywilizacyjny, aby tutaj Polskę nagle najechać, skolonizować, okupować. Ja rozumiem, że to straszenie Rosją w Polsce jest pewnego rodzaju taką bardzo użytecznym instrumentem na użytek i wewnętrzny, i zewnętrzny. Bardzo dobrze służy oczywiście interesom amerykańskim i interesom niemieckim. Ta histeria antyrosyjska i mówienie o, no przepraszam,
przepraszam za ten kolokwializm, ale on już jest tak powszechny w mediach społecznościowych, mówienie o ruskich onucach, ruskich agentach, doszukiwanie się wszędzie sprawczości rosyjskiej i w Polsce, i w Europie, i nawet w Stanach Zjednoczonych, no jest, prowadzi do pewnego obłędu, tak, do sytuacji, w której nie widzimy tak naprawdę działalności innych służb specjalnych, innych grup interesów, innego lobbingu, nie widzimy całej skomplikowanej gry, która jest oczywiście związana z wykluwaniem się nowego ładu międzynarodowego i nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. W tym kontekście Niemcy są o wiele groźniejsi, dlatego że biorąc pod uwagę nawet hipotetyczny konflikt z Federacją Rosyjską, który w mojej ocenie jest bardzo mało prawdopodobny, jeżeli mówimy o wojnie kinetycznej, wojnie pełnoskalowej, to byłoby dla Rosji bardzo kosztowne, to uderzyłoby w całą gospodarkę rosyjską, zepchnęłoby moim zdaniem na peryferia Federację Rosyjską i wypchnęłoby z gry o równowagę w Eurazji to państwo. Po drugie, zmobilizowałoby ten kolektywny Zachód do jakiejś formy pomocy dla Polski. Nie wiem jakiej, trudno mi powiedzieć, jaka byłaby to forma pomocy, ale na pewno jakaś forma by to była. I trzecia sprawa, no myślę, że Rosja nie zdobyłaby się na okupację państwa polskiego, ponieważ byłby to początek końca dla tego państwa w tym układzie, w tej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego dzisiaj. To jest tak, że absolutnie nie koresponduje taka wizja z tym myśleniem strategicznym, które dzisiaj elity rosyjskie przedstawiają. Natomiast z punktu widzenia konfliktu interesów, pewnej konfrontacji, niekoniecznie militarnej, ale w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, widzimy, że te mechanizmy reagowania w ramach NATO czy w ramach Unii Europejskiej są dzisiaj bardzo mocno niedoskonałe, ale to jest bardzo duży eufemizm. Przywołam tylko przykład konfliktu grecko-tureckiego czy turecko-francuskiego z ostatniego czasu. Druga sprawa to jest narzucanie woli politycznej, czy też inaczej ograniczanie polskiej woli politycznej przez ośrodek w Berlinie, przez ośrodek decyzyjny w Berlinie za pomocą instrumentów, powiedzielibyśmy, no miękkich, za pomocą instrumentów gospodarczych czy instrumentów no energetycznych, oczywiście także gospodarczych, ale stricte związanych z energetyką. I proszę zobaczyć, że czy ta deklaracja Waszyngtonu z 15 lipca, czy działania niemieckie na rzecz dekarbonizacji Europy, denuklearyzacji Europy, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, czy cały ten program Energiewende, transformacji energetycznej Niemiec, jest tak naprawdę w mojej opinii próbą realizacji koncepcji geopolitycznej Mitteleuropy, Europy Środkowej, tylko już za pomocą innych środków, innych narzędzi. Tu oczywiście chodzi o Großraumwirtschaft, chodzi o gospodarkę wielkiego obszaru. Chodzi o stworzenie regionu, który byłby obszarem, zapleczem dla gospodarki niemieckiej, taką jedną wielką montownią, mówiąc takim kolokwialnym językiem, obszarem taniej siły roboczej, rezerwuarem taniej siły roboczej i dostarczycielem półproduktów dla gospodarki niemieckiej. No a oczywiście chodzi o to, aby doprowadzić do jego realizacji nie takimi metodami, o jakich myślał zapewne Friedrich Naumann w 1916 roku, czy jeszcze wcześniej Józef Parcz w 1904 roku, ale właśnie metodami miękkimi. Energiewende, transformacja energetyczna, dobrze wiemy, że nie odbędzie się w Niemczech bez rosyjskiego gazu. Po to jest Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Doskonale rozumieją to analitycy, eksperci w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Rosji, na zachodzie Europy. Niekoniecznie rozumieją to eksperci, moim zdaniem, w Polsce. Wiemy doskonale, że gospodarka oparta, czy że energetyka oparta na odnawialnych źródłach jest bardzo kosztowna, jest kapitałochłonna, wymaga wysokich technologii. Mówiąc to już kolokwialnym językiem, słońce nie świeci 365 dni w roku w taki sposób, aby zasilać tutaj solary, czy wiatr nie wieje z taką prędkością przez cały 365 dni w roku, aby farmy wiatrowe napędzać, więc te turbiny wprawiać w ruch musi jakaś inna forma energii. Rzeczywiście to błękitne paliwo z Rosji jest dla Niemiec bardzo korzystne i cementuje strategiczny sojusz niemiecko-rosyjski i do brzegu. Niemcy dzisiaj realizują politykę transformacji energetycznej nie tylko swojego państwa, nie tylko Unii Europejskiej, ale mają zakusy na to, aby robić to w krajach pozostających poza Unią Europejską, takich jak Ukraina. I dostali na to absolutnie zielone światło od administracji Bidena. Deklaracja waszyngtońska to potwierdziła. Zielony fundusz dla Ukrainy, miliard dolarów, który Niemcy mają wyłożyć. Wysłannik specjalny niemiecki od 1 września tego roku na Ukrainę. To jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny pomysł, który jest to forma neokolonizacji, tylko że już gospodarczej, energetycznej, niemieckiej, ponieważ państwa regionu nie będą w stanie w tak szybkim tempie
dostosować się do norm wytyczanych w Unii Europejskiej, no za, właśnie tutaj można powiedzieć za, pod przewodnictwem Niemiec, i będą zmuszone do importu energii. Kto będzie tym importerem technologii i importerem energii? No to jest oczywiste, że będzie tutaj absolutnie głównym beneficjentem tego rozwiązania, tego sojuszu klimatyczno-strategicznego, klimatyczno-energetycznego będą Niemcy. I uważam, że jest to o wiele większe zagrożenie dzisiaj dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej niż hipotetyczna wojna kinetyczna z Federacją Rosyjską. Jak pan to widzi? Znów ogromny temat, panie Leszku, i też niestety trochę długo opowiadam, dlatego że dotyka to fundamentalnej istoty spraw. Właściwie dlaczego zająłem się geopolityką i trochę jej propagacją, chociaż nie sądziłem, że to stanie się takie popularne, że pan się stanie taki popularny, ja się stanę popularny i że ludzie będą to oglądać. Ale gdzieś ta kalkulacja była u zarania. Powiem, panie Leszku, i postaram się, niestety muszę trochę szerokim łukiem, najwyżej będzie mi pan przerywał, dobrze? Wydaje mi się, powinienem teraz mieć taki triumfalistyczny pogląd, dlatego że jeżeli ktoś śledził moje wykłady i moje książki, to właściwie wszystko to przewidziałem. W jakim miejscu jesteśmy teraz? Naprawdę. I cała moja działalność, również jakaś tam publiczna, w tym decyzje, które podejmowałem, miały na celu przygotować naszą kulturę strategiczną, ale też na jakieś do tej sytuacji i zapobiec jej, do tej sytuacji, która teraz zaszła, że od jesieni będziemy mieli ogromny napór kontynentalny i właściwie nawet już nie mamy opcji neoatlantyckiej, bo Amerykanie dołożyli siły opcji kontynentalnej, można powiedzieć, bo potrzebują przekonać Niemców wobec Eurazji, wobec Chin, co zresztą pewnie się im tak nie uda, ale to już inny temat. Państwo polskie popełniło 4 wielkie błędy w ostatnich 30 latach. O nich teraz chcę powiedzieć. Na to nałożyły się 2 bardzo dobre decyzje, które jednak nas uśpiły. 2 dobrymi decyzjami było przystąpienie do NATO i do Unii Europejskiej, ale doprowadziło to do uwiądu kultury strategicznej państwa polskiego. Pomyliliśmy cel ze środkiem. Te 2 organizacje były celem, powinny być środkiem realizacji wielkiej strategii państwa polskiego, a stały się celem. To zawsze powoduje uwiąz strategiczny i tak się stało. Na to nałożyły się 4 wielkie błędy, które nie dały nam paliwa do manewru teraz. Gdybyśmy je podjęli, inne, gdybyśmy podjęli prawidłowe decyzje, nie bylibyśmy w takim zagrożeniu dominacji, o której pan powiedział, a jednocześnie bylibyśmy silniejsi względem Rosji. Zdobylibyśmy w tej naszej strefie zgniotu większe pole manewru. 4 błędy są następujące. I każdy z nich podejmowaliśmy w Strategy and Future na różne sposoby. W latach 1989-91 złe odczytanie Giedroycia i Mieroszewskiego i brak budowania, na naszą miarę oczywiście, prawdziwych relacji handlowo-gospodarczych, politycznych i wszelkich innych w strefie wpływów Rzeczpospolitej na wschodzie. W naturalnym obszarze oddziaływania potencjalnego naszego kapitału, inwestycji i gospodarki na Ukrainie, Białorusi, w państwach bałtyckich i w byłych republikach postsowieckich. Panie Jasku, przepraszam, ale wejdę w słowo, dopytam. Tak. Bo jeżeli ja słyszę o polskiej strefie wpływów na wschodzie, to nie ukrywam, że pojawia się uśmiech na mojej twarzy od razu. Teraz, bo to jest śmieszne teraz, ale nie byłoby, gdybyśmy zaczęli... Wie pan, brałem udział ostatnio w bardzo ciekawej konferencji. To taka mała dygresja. Bardzo ciekawa konferencja zorganizowana przez RODM, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, na której był zresztą pan profesor Marek Kornat, wybitny badacz, jeśli chodzi o historię II Rzeczpospolitej, ruch prometejski i tak dalej, tak. I tak dalej. Rozmawialiśmy o koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego i tutaj oczywiście padło pytanie, czy to było realne w tamtym czasie. Ja wszedłem w polemikę z panem profesorem Kornatem, ponieważ uważam, że po powstaniu styczniowym, po tym jak depolonizowano tak zwane ziemie zabrane, czyli... Wtedy nie, ale teraz byłoby, zaraz panu wyjaśnię dlaczego, bo pan będzie mówił o ziemi i o stosunkach etnicznych, panie Leszku, a to nie o to chodzi. Rzeczy, czyli depolonizacja ziem zabranych po 1864 roku, czyli tej części zaboru rosyjskiego, która nie weszła w skład Królestwa Polskiego w 1815 roku, i druga fala depolonizacji Kresów, że tak to określimy, po roku 1940. To nie ma znaczenia. Jak nie właśnie, ma znaczenia? Właśnie chcę, dobrze, że pan o tym wspomniał, bo słuchałem pana kilku debat, to powiedzieć, bo moim zdaniem jest tutaj błąd poznawczy. Na czym polega współczesny świat? Otóż rzeczywiście koncepcja Piłsudskiego wówczas
miała bardzo nikłe szanse powodzenia ze względu na stosunki etniczne. Dlatego, że byliśmy wtedy jeszcze w tak zwanej pierwszej fali toflerowskiej, gdzie głównym źródłem siły była w ogóle agraryzm, a zwłaszcza na Kresach, które nie zeznały uprzemysłowienia. To znaczy ziemia była głównym kapitałem i ona decydowała o stosunkach politycznych i układzie sił. A zatem musieliśmy mieć ziemię, zarówno pod względem wojskowym, ale przede wszystkim stosunków kapitałowo-gospodarczych, żeby realizować strefę wpływów na wschodzie. Wraz z uprzemysłowieniem pojawiły się kwestia strategicznych przepływów, czyli dostępu do węgla, gazu, autostrad to łączących i tak dalej. Tak? A później jeszcze trzecia fala jest od lat 90. i ona się nasila teraz, czyli transmisji danych, przepływu informacji. Chodzi o to, że byłoby nam dużo łatwiej po 89 roku, dlatego że żeby mieć wpływy i strefę wpływów, nie muszą mieszkać tam Polacy, ani chodzi. Czy Amerykanie mieszkają w Polsce, panie Leszku? Czy Niemcy mieszkają w Polsce? No nie. Chodzi o to, że przepływy strategiczne, czyli ruch kapitału, towarów, ludzi, danych, transmisji, myśli, wiedzy, tworzy codziennie korelacje. Tysiące ludzi się rusza, wymieniają, wystawiają faktury, dzieje się, tak? Widzą też po drugiej stronie fakturowania, gdzie są szanse życiowe. I jesteśmy silniejszym cywilizacyjnie obszarem niż Ukraina, Białoruś i państwa bałtyckie. I mielibyśmy naturalny sposób, z czasem by się zbudowały powiązania i relacje. Ja nie mówię, że one byłyby na pewno silniejsze niż rosyjskie, albo w dominujące, ale byłoby cokolwiek, a tego nie ma. Mało tego, nie tylko byśmy robili, panie Leszku, nie tylko byśmy robili pieniądze, ale byśmy, wie pan co, nawet wiedzieli naprawdę, co Łukaszenka myśli, bo by balansował o nas w ten sposób. Wie pan, ja myślę, że... Mówiąc tylko tak, to chodzi o strategiczne przepływy, o mechanizm kształtowania, blokowania, ograniczania lub wzmacniania przepływów strategicznych bardzo szeroko rozumianych, a nie o posiadanie ziemi w stosunkach własnościowych. Tu nie chodzi o ziemię. Ja oczywiście łatwo powiedzieć, podać przykład Stanów Zjednoczonych i tego, że popkultura globalnego supermocarstwa ekspanduje na cały świat za pomocą właśnie tych narzędzi cywilizacji informacyjnej, ale pamiętajmy, że żyjemy tu i teraz i weźmy przykład chociażby Federacji Rosyjskiej i tak zwanego rosyjskiego świata, który w bardzo dużej mierze opiera się o diasporę właśnie rosyjską. Tak. Druga kwestia to jest kwestia, myślę, że nie docenia pan także nowoczesnych narodów, tego jakie znaczenie odgrywają nowoczesne narody. Ale muszą sprzedawać ropę. A Białoruś potrzebuje dostępu do morza, wypchnięty. Panie Leszku. To, że żywioł polski został wypchnięty, najpierw zabranych. Dobrze, spokojnie. Z Kresów. Ale potrzebuje ziemi, potrzebuje wysyłać Łukaszenka maszyny budowlane na rynki. I my moglibyśmy być rynkiem. I potrzebuje dostępu do morza. Ale ja oczywiście jestem jak najbardziej zwolennikiem współpracy gospodarczej z Białorusią. Dobra, no. Nie wchodzę w słowo, proszę dokończyć. Nie, bo to jest bardzo ważne, bo słyszałem wiele razy, jak pan myślał, że nie da się prowadzić polityki budowania. Teraz się już nie da być może, ale mówię, można było wtedy, dlatego że współczesność w wyniku trzeciej fali nie polega na tym, że mamy tam ludzi, Polaków, krzyczących Polska dla Polaków, ziemia, Wilno, Lwów. W ogóle to nie o to chodzi. Chodzi o stworzenie, tak jak Singapur tworzy, jak wszystkie państwa, o stworzenie wymiany takiej, żebyśmy stali się nieusuwalnym elementem krajobrazu politycznego dawnych Kresów Rzeczpospolitej i w ogóle naszych stref buforowych i jednocześnie, gdybyśmy mieli armię nowego wzoru, o której też może porozmawiamy, to byśmy byli czynnikiem stabilizującym tą sytuację. Ale to był pierwszy błąd. Gdybyśmy nie popełnili tego błędu i mieli to, to nie bylibyśmy pomijani teraz. Przy Nord Streamie nie można byłoby nas pominąć. W New Start nie dałoby się nas pominąć, moim zdaniem również. Nie dałoby się nas pominąć w pakcie klimatycznym, nie dałoby się nas pominąć w niczym, co Europa Zachodnia próbuje z Rosją. Mało tego, byśmy zaoponowali rosyjskiemu naporowi na sprawczość systemu europejskiego, a zatem, żeby Rosja była członkiem systemu europejskiego i byśmy, nawet jeśli byśmy się tego nie zatrzymali, to bylibyśmy przy stole rozmów o tym, a nie jesteśmy przy stole, jesteśmy przedmiotem, tak jak nas Amerykanie przy Nord Streamie potraktowali. To jest pierwszy błąd. Drugi błąd, i one wszystkie kumulowały się w tym, jakiej jesteśmy w sytuacji teraz. Drugi błąd to jest w latach 2008-2021 kumulatywny błąd złej wyceny amerykańskiego imperium. Niezrozumienia, na czym polega potęga morska nadchodząca zza oceanu. Po drugie, jej elastyczności. Po trzecie, że słabnie w relacji do Chin
Ilu ja rozmów przeprowadziłem, panie Leszku, na ten temat. Mówienie w ogóle, że Chiny rosną, to już była zdrada w ogóle Zachodu, już nie mówiąc o Amerykanach. Nasze wyobrażenie o Ameryce jest kompletnie, w większości ludzi, jest kompletnie nieadekwatne do tego, czym jest naprawdę, czym są naprawdę Stany Zjednoczone. To jest wielki błąd. Właśnie mamy niby jedność cywilizacyjną i ona nam zaburza prawdziwą percepcję, czym są Stany Zjednoczone. To ostatnie 12 lat dowiodło tego, że miałem rację. Amerykanie ruszyli na wojnę z Chinami, nie wygrywają jej, odchodzą z Europy przynajmniej częściowo. Źle postawiliśmy na konia. To jest ze wszystkimi skutkami, na przykład takimi, że Amerykanom nie stawialiśmy kosztów i nie pytaliśmy o ich wiarygodność. To doprowadziło do tego, że za darmo dostawali wszystko w Polsce. Przypomnijmy sobie panią ambasador Mosbacher, która dostawała co chciała. Po prostu jeszcze płaciliśmy za to, bo Amerykanie utrzymywali 100% w percepcji własnej wiarygodności. To był wielki drugi błąd, który doprowadził również do tego, że daliśmy się zwieść Amerykanom, którzy mówią, nie martwcie się, nie będzie dominacji niemieckiej, nie martwcie się. A w ogóle to wypchnie Chińczycy won. Jak gdyby my wszystko kwitowaliśmy co Amerykanie. To doprowadziło do trzeciego błędu w latach 2015-16, nie doprowadzenia do sektorowej współpracy z Chinami. Ja, jak pan wie, bardzo mówiłem o tym, już od jakiegoś czasu mówię, jak to należało przeprowadzić. Trzeba było dopuścić sektorowo, żeby zdemonopolizować wpływy Zachodu, państw zachodnich, firm zachodnich. To są konkretne rzeczy, konkretne pieniądze, konkretne łańcuchy dostaw i konkretne pole do manewrowania. I czwarty, ostatni błąd. Zważywszy już na to, jaki byliśmy w sytuacji jesienią roku 2020 i że się zbliża Nord Stream, New Start, Biden i tak dalej, inne rzeczy, i Amerykanie dokonują wielkiej ponownej oceny, ewaluacji swojej polityki, to należało już, okej, pogodzić się z tym i wysłać silną ekipę do Berlina i wyprzedzająco dogadać się z Niemcami. Uznać, że się jest junior partnerem, mrugnąć okiem, nawet jeżeli panie Leszko, bo nie chcę teraz rozsądzać, może później porozmawiamy, czy pana koncepcja jest słuszna, taka a la Dmowski, o czym pan powiedział, z myśli nowoczesnego Polaka, że się bardziej powinniśmy bać Niemców, to czasami trzeba udać, że się przytulamy, a po nocach szykować się, żeby się odtulić za 23 lata na przykład, tak? Nie, ale nie było innej opcji już. Ja o tym mówiłem również publicznie. Chyba nawet z panem mówiłem o tym w debacie, że tak musimy wysłać ekipę, żeby wyprzedzająco wyprzedzić ruch Amerykanów, Niemców, bo nas uprzedmiotowią inaczej i nie będziemy nic mieli do dyskusji. Nie będzie nam narzucone, Rosjanie będą decydować nawet, czy będzie elektrownia atomowa w Polsce, jak tak dalej pójdzie. A na pewno Niemcy będą decydować o tym, jeszcze za niby amerykańską technologię. I należy wyprzedzająco dogadać się z Niemcami, bo jesteśmy im potrzebni do balansowania Francji, która wcale Francji się nie podoba po wyjściu Brytyjczyków. No a właśnie, panie Jacku, ale to może na odwrót. Przepraszam, ostatnie zdanie, już kończę, naprawdę zamykam się. I z Niemcami ustalić, dobra Niemcy, jesteśmy junior partnerem, ale dajcie nam trochę więcej marży, rzućcie troszeczkę lepszych nowych technologii, wynegocjować trochę lepsze miejsce w podziale pracy w tej nowej Europie, którą oni szykują. Bo teraz nie mamy żadnej opcji. Dosłownie ostatnie zdanie. Nasza polityka zagraniczna teraz mówi tak, mieliśmy rację, zawsze mieliśmy rację, to Amerykanie popełniają błąd. Przeczekamy, jak wrócą dobrzy ludzie, Trump i Republikanie, to jest też mit kompletny, i będziemy na tych wysuniętych pozycjach dalej świata Zachodu, bo my jesteśmy teraz strażnikiem tego, co jest prawdziwym Zachodem i my będziemy czekać. Czekanie powoduje, że tak, nic nie wynegocjujemy z Niemcami, nic nie dostaniemy od Amerykanów, będziemy na wysuniętej szpicy sił strukturalnych, my będziemy bronić świata, którego już nie chcą bronić Amerykanie i Niemcy. Panie Leszku, rozumie pan, co to znaczy dla państwa polskiego? No ja myślę, że przyjęcie postawy biernej, czy bierności strategicznej, pasywności strategicznej jest ogromnym błędem, ale panie Jacku, słuchając pana, odnoszę nieodparte wrażenie, że ilekroć pan mówi o balansowaniu, o prowadzeniu właśnie takiej polityki makiawelicznej, ja się z tym zgadzam, ja jestem osobiście, sam definiuję się jako realista i bardzo jest mi bliski także realizm i neorealizm, jeśli chodzi o współczesne teorie stosunków międzynarodowych. Wcale nie uważam, aby one były sprzeczne czy rozbieżne z geopolityką, wręcz odwrotnie, komplementarne. Natomiast jeżeli chodzi o to balansowanie, to cały czas mam takie nieodparte, tak jak powiedziałem, wrażenie, że mówi pan o tym szukaniu takiego dogodnej pozycji do zajęcia odpowiedniej pozycji, do negocjacji, do rozmów, może do rywalizacji z Federacją Rosyjską. Ja myślę, że przyjęcie polityki wielowektorowej, czy może inaczej, strategii wielowektorowej, to jest taka umiejętność, która pozwoliłaby nam balansować w ogóle w międzynarodowym układzie sił i interesów. I myślę, że ta polityka polska, którą obserwowaliśmy
powiedzmy od początku lat 90., od właśnie przełomu lat 80. i 90., od okresu tak zwanej transformacji ustrojowej, była oparta na tym fałszywym stwierdzeniu, że wdzięczność jest walutą w stosunkach międzynarodowych, że jeżeli my weźmiemy udział, no na przykład weźmy pierwszy przykład z brzegu, weźmiemy udział w operacji Most, czyli przerzucenia sporej części Żydów z terenu byłego Związku Sowieckiego do historycznej Palestyny i powołamy do tego grupę realizacji operacji Most, ta grupa, jednostka GROM zostanie wyposażona przez Stany Zjednoczone, to będzie to waluta, to będzie zobowiązywało czy Stany Zjednoczone, czy Izrael do ewentualnego wsparcia Polski w późniejszych działaniach na wypadek jakiegoś zagrożenia, jakiejś potrzeby, krótko mówiąc. I myślę, że to był wielki, wielki błąd, tak samo jak ta polityka angażowania się w inwazję Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w Iraku, w Afganistanie. Uważaliśmy, że trzeba tam być obecni, bo jak nie będziemy, to Stany Zjednoczone nam nie pomogą, a jak wiemy doskonale, nawet w zeszłorocznej strategii bezpieczeństwa narodowego podpisanej przez obecnego prezydenta 12 maja zeszłego roku jest mowa, że gwarantem bezpieczeństwa dla państwa polskiego, podstawowym gwarantem bezpieczeństwa jest członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej. To są oczywiście iluzje, Natomiast ja bym chciał pana zapytać, jak pan ocenia kwestię dzisiaj możliwości balansowania Polski w kontekście żydowskich roszczeń o tak zwane mienie bezspadkowe? To nie mówię tylko o tej nieszczęsnej ustawie 447 w Stanach Zjednoczonych, ale widzimy, że to nie jest kwestia tego, co kilka lat temu jeszcze było w samych Stanach Zjednoczonych. Widzimy politykę Naftali Bennetta, widzimy politykę Joe Bidena w tym zakresie, czy administracji Joe Bidena. Widzimy, że tutaj nie ma żadnej waluty w postaci wdzięczności za przeszłe zaangażowanie Polski. Czy uważa pan, że to są realne, że jest to realne zagrożenie dzisiaj dla państwa polskiego? I ewentualnie jak pan widzi tutaj możliwości reagowania Polski, no bo powoływanie się przez czy to stronę izraelską, czy stronę amerykańską na deklarację terezińską i w ogóle mowa o tak zwanym mieniu bezspadkowym, no zakrawa moim zdaniem na bardzo dużą, no nie tylko, że niesprawiedliwość historyczną, ale no powiedziałbym tak, że jest takim elementem mało sojuszniczym, że tak powiem, mało pozytywnym z punktu widzenia relacji amerykańsko-polskich czy polsko-izraelskich. Powiem panu tak, panie Leszku, tu też taki wątek osobisty, żeby, no bo jak wypowiem teraz swoje zdanie, sądzę, zaraz będą o czci i wiary odsądzać. Moja babcia jest w Izraelu słabną osobą, była w Izraelu słabną osobą, bo uratowała Żydówkę w czasie wojny, sprawiedliwą wśród narodu świata, były o niej książki i filmy w Izraelu i w Australii również, bo tam był też wątek australijski. I w związku z tym, ja w ogóle pisałem pracę maturalną z historii Żydów w Polsce i się kiedyś bardzo tematem interesowałem, nawet się hebrajskiego uczyłem, bo jeździłem do kibucu Ben Hashita w latach 90. właściwie co rok, gdzie mieszkała siostra uratowanej Żydówki, bardzo znany kibuc, największe ofiary w wojskach pancernych w czasie wojny Kippur, bardzo sionistyczny, bardzo taki aszkenazyjski kibuc. Tak? I w tym temacie jest... Ja panu powiem, jaki mam pogląd na ten temat. A wydaje mi się, że się dobrze znam na tej kwestii akurat, też zawodowo zajmowałem się tymi sprawami związanymi właśnie z inwestycjami izraelskimi i w ogóle żydowskiego kapitału. To jest piękna sytuacja do tego, żebyśmy pokazali, że Amerykanie nie mają sprawczości ani Izrael w Polsce. Nie ma zgody polskiego społeczeństwa na odszkodowania tego rodzaju. Byłaby to niesprawiedliwość kompletna historyczna wobec reszty społeczeństwa, czy wobec w ogóle społeczeństwa polskiego. I myślę, że rząd, który podejmie taką decyzję, zostanie obalony przez społeczeństwo. I jest to przepiękna sytuacja, tak zwane podglebie operacyjne, żeby pokazać Amerykanom, że ich sprawczość bardzo dużo kosztuje. A jednocześnie po prostu za plecami ma się warowne miasto. Problem polega tylko na zupełnie na czym innym, panie Leszku, i to obserwowałem również pracując dla państwa polskiego. Mamy bardzo słaby software w Polsce. Polega to na tym, że gra statusowa jest taka, że jest taka przewaga wynikająca z rzekomej wiarygodności amerykańskiej, że kariery polityków naszych wiszą czasami w percepcji innych polityków na relacjach z Ameryką. I to jest wada, to jest grzech, który może doprowadzić do rozstrzygnięć niezgodnych z tym, co powiedziałem. Rozumie pan, o co chodzi, tak? Panie? Wymaga to integralności kierownictwa państwa polskiego. Można to pięknie rozegrać na twardo. To jest właśnie
Mało tego, nie wierzmy, że Amerykanie tutaj będą wycofywali swoją obronę nam w związku z tą sytuacją. No bądźmy poważni, jeżeli Amerykanie by to wycofywali, to bym powiedział, panowie, no proszę bardzo, a my zadarzy. Ja może bym wezwał dowódcę garnizonu w Adarzy, bo chciałbym przeanalizować obecność wysuniętą polskiego garnizonu pod Rygą. Chcemy zagrać hardball play? To zagrajmy, jeżeli w takich sprawach. Dlatego, że akurat Office of Net Assessment stosował właśnie Net Assessment, tak, w Pentagonie. Jest asymetria. Należy zawsze zapamiętać, tutaj mówię teraz do polityków państwa polskiego, jeżeli jest asymetria w relacjach, ktoś dużo więcej wnosi, to wcale nie jest tak, że ma 100% i ten ktoś musi wykonywać, dlatego że asymetria jest też słabością. W pewnym momencie angażuje zbyt swoją wiarygodność, percepcję i można wykorzystywać to i ciągnąć go. I Amerykanie są w takiej sytuacji, są w wykroku. I to właśnie pięknie robią im Niemcy przy Nord Streamie, przy pakcie klimatycznym. Łapią Amerykanów w wykroku. Oczywiście Angela Merkel jak Sfinks ma taką minę, jakby nie robiła, nie kopała w wykroku Amerykanów, ale robi to. I dalej opowiadając o wartościach. Amerykanie też bywają w wykroku. I należy nie cofnąć się wtedy. I to jest taka sprawa. Jeszcze a propos Rosji, panie Leszku, bo pan to... Pozwoli pan, że o Rosji, bo chciałem tak. To jakby kolejny wątek i myślę, że poświęcimy mu nieco więcej czasu, może nie tyle, co przy pierwszej debacie, ale myślę, że jest kilka ważnych elementów, o które chciałem także pana zapytać i podzielić się także moją refleksją. Myślę, że ten temat... Jeszcze tylko, panie Leszku, przepraszam. Jedno zdanie o tym. Także uważam, że kwestia żądania odszkodowania w sprawach majątków pozostawionych jest doskonałym case'em do tego, żeby pokazać siłę państwa polskiego. Tylko do tego potrzeba solidarności. Tu się z panem zgadzam. Tu się doskonała. Dużo trudniejsze są sprawy energetyczne, rynków, podziału pracy. To są trudne zagadnienia, gdzie nie ma idealnych rozwiązań. A tu to jest samograj. Po prostu. Tu się z panem zgadzam. Jak najbardziej uważam, że to jest właśnie ten taki historyczny moment, gdzie państwo polskie, czy elity państwa polskiego mogą zdać egzamin. Naprawdę egzamin z racji stanu. Natomiast, wie pan, myślę, że bardzo jest to ciekawe, co pan powiedział w kontekście tego, że kariery polskich polityków czy osób decyzyjnych w państwie w dużej mierze zależą od kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy po prostu od Waszyngtonu. Myślę, że ta kwestia powiązań strukturalnych, struktury państwa polskiego, tego obecnego, czyli III Rzeczypospolitej ze Stanami Zjednoczonymi po 1989 roku jest bardzo, bardzo istotna i moim zdaniem bardzo często lekceważona w różnego rodzaju debatach geopolitycznych, czy po prostu które dotyczą bezpieczeństwa międzynarodowego. Myślę, że zbyt rzadko o tym mówimy. Ja się bardzo cieszę, że Instytut Pamięci Narodowej jako instytucja mająca dostęp do potężnych archiwów zaczął wreszcie inicjować pewną debatę w tym zakresie. Myślę, że ta książka ostatnia, jedna z ostatnich, Koniec Imperium MSW, wydana nakładem MSW, właśnie IPN-u, która pokazuje, że polski wywiad został przejęty, że w dużej mierze został przejęty przez amerykańskie służby, no pokazuje nam zupełnie inną stronę formowania się III Rzeczpospolitej i późniejszych działań związanych z udziałem w inwazji na Irak, Afganistan, tajnych więzień CIA w Polsce i tych właśnie powiązań strukturalnych i personalnych polsko-amerykańskich. Dzisiaj zgadzam się z panem, że to jest czas na powiedzenie sprawdzam. Sprawdzam na to, czy jesteśmy zdolni do tej samodzielności strategicznej. Natomiast wracając jeszcze do kwestii niemieckiej i chciałbym poruszyć kwestię Trójmorza, dlatego że uważam, że ta deklaracja waszyngtońska, która w polskich mediach nie wywołała jakiejś takiej wielkiej burzy, znaczy wywołała pewną dyskusję, ale na pewno nie burzę. Ja bym to określił jako swego rodzaju, nie wiem, czy pan ze mną zgodzi, geopolityczny testament Angeli Merkel po tych 16 latach. Myślę, że to jest takie memento dla przyszłego kanclerza, dla także przyszłych pokoleń niemieckich, w jaki sposób realizować założenia strategiczne polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, a także geoekonomii Republiki Federalnej Niemiec. I proszę, jak pan ocenia w ogóle kwestie całej inicjatywy Trójmorza, bo poświęciliśmy temu trochę czasu podczas naszej pierwszej debaty. Ja nie ukrywam, że od samego początku byłem krytykiem Trójmorza. Uważałem, że bez Białorusi, bez Ukrainy tego typu twór no nie ma racji bytu w sensie geopolitycznym, a samo wpuszczenie Republiki Federalnej Niemiec jako obserwatora no praktycznie zakończy żywot tego tworu, no przynajmniej rozumianego tego, tak jak George Friedman to rozumiał,
Przypomnę tylko, że kilka lat temu mówił o tym, o tej potrzebie, w cudzysłowie, kordonu sanitarnego między Niemcami a Rosją i takiego instrumentu w amerykańskiej polityce nacisku na Berlin czy na Moskwę. No już doskonale widzimy, że chociażby po tym artykule Georgette Mosbacher, Daniela Frida i Jana Brzezińskiego, który się ukazał całkiem niedawno na portalu Trójmorza w Polsce, że Amerykanie absolutnie rezygnują z takiej funkcji Trójmorza, że chcą, aby to był instrument w ramach Unii Europejskiej, no czytaj, instrument polityki niemieckiej. No sama ta propozycja w ogóle w tym artykule, aby Międzynarodowy Sekretariat Trójmorza umieścić na przykład w Berlinie, w Brukseli, Londynie czy Amsterdamie, już jest kuriozalna z punktu widzenia Ocean Światowy. Optyki polskiej oczywiście. Jak pan ocenia te kwestie właśnie pod tym kątem deklaracji waszyngtońskiej i przyszłości Trójmorza? Bardzo pesymistycznie. Znów to ogromny wątek, dlatego lubię rozmawiać z panem, panie Leszku, bo można zajrzeć trochę głębiej i nie spieszymy się w tej rozmowie. Trójmorze jest, powiedziałbym, ekspansywną wersją romeryzmu, tak, przy Romera. Również taką poszerzoną wersją Mackindera. No bo Romer, Mackinder mogliby sobie podać rękę właściwie. Oczywiście Romer koncentrował się na regionie. I między innymi dlatego zostałem prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bo wierzyłem nie tyle w Trójmorze, bo ja uważałem akurat, że samo Trójmorze i wybór tych państw jest niestety niefortunny, bo większość to są, co ich łączyło, to sieroty po odkryciach geograficznych. Ale większość z nich ciążyła w kierunku Niemiec i nie chciała balansować nawet Niemiec. A my chcieliśmy. A Polska chciała. To była opcja właśnie romerystyczna, bardzo romantyczna, można powiedzieć, w obecnym układzie sił. Ale wydawało się, że Amerykanie to będą wspierać. Tylko rzeczywiście bez Ukrainy, no zwłaszcza Ukrainy, może Białoruś dyskusyjna, ale też oczywiście optymalnie jakby tam była, moim zdaniem nie do zrealizowania. No, ja na przykład się udziwiłem, że Ukraina dołączy, ale nie chcieli tego ani Amerykanie, żeby dołączyła do Trójmorza, ani Chińczycy do 16 plus 1, bo Rosjanie, prawda, są w grze o równowagę. Tłumaczyłem to wiele razy decydentom w Polsce. Natomiast dosyć szybko się przekonałem, że państwo polskie nie ma sprawczości w Trójmorzu, a Amerykanie nie wkładają pieniędzy. A Amerykanie mogliby dodrukować pieniądze, żeby zrobić te inwestycje. W związku z tym bardzo szybko, znając Amerykanów dosyć dobrze osobiście, uznałem, że Amerykanie instrumentalnie używają koncepcji Trójmorza, żeby balansować konsolidację europejską tam, gdzie im wygodnie jest, werbalnie, bez prawdziwego commitmentu. Po to, żebyśmy głosowali w Unii tak, jak oni trochę chcą, żebyśmy tam, nie? Ale bez prawdziwego włożenia skóry do gry, jak mawiał Donald Trump. I od razu wiedziałem, że to się skończy tym, że Chińczycy w projekcie 16 plus 1 natychmiast rozpoznają, że oni, Chińczycy na początku, gdy ja jeszcze widziałem to z bliska, myśleli, że naprawdę Polska decyduje o tym, co się dzieje w tej przestrzeni i Rumunia. A potem się nauczyli, że trzeba rozmawiać z Berlinem. I Berlin został dopuszczony jako obserwator do Trójmorza i do 16 plus 1, zaczęły się rozmowy. I wydawało mi się, że nawet kwestionowanie zasad geopolityki przez naszych ekspertów doprowadziło do dopuszczenia tego, żeby Niemcy decydowali. Nie zagraliśmy o bycie gospodarzami własnej przestrzeni. No a potem to już z górki. No. Jak w momencie, gdy Amerykanie rozumieją, że nie mogą, że Ocean Światowy nie może rozpościerać jeszcze głębiej w ląd Eurazji, jak po 1991 roku, tylko musi trochę wycofywać, utrzymując jak najlepiej percepcję wiarygodności 100 na 100, bo wtedy łatwiej się zarządza wycofywaniem, no to muszą się dogadać ze strefą brzegową, kluczowym graczem, z Niemcami, którzy zdecydują o tym, znaczy ich postawa neutralna w konflikcie amerykańsko-chińskim doprowadziłaby do tego, że Chiny by nie przegrały. To oznaczałoby koniec dominacji amerykańskiej w świecie. W związku z tym te słabe Niemcy bez wojska w tej wojnie o podział pracy w świecie są języczkiem uwagi. I Niemcy to pięknie rozgrywają na zimno. A zatem mają, dostali Trójmorze, dostali Nord Stream. Co jeszcze dostaną, Bóg raczej wiedzie się od Amerykanów. I Trójmorza nie ma. A to powoduje, że oczywiście nożyce sprawczości zamykają się nad nami i zaczynaliśmy od tego naszą dyskusję i będzie coraz większa presja kontynentalna. Mówię, nasi politycy w tej chwili, obozu rządzącego uważają, że to jest chwilowa niepogoda,
siły w Stanach Zjednoczonych się zmienią, Amerykanie się przekonają, że Niemcy są źli dla nich i wrócą tutaj i na białym koniu nas tutaj uratują. Ja uważam, że to jest rezygnacja z czasu własnego strategicznego, z decyzyjności, z manewrowości, ustawianie się w roli przedmiotu jeszcze bardziej i brak aktywności jakiejkolwiek, a poza tym Rosjanie chcą złamać ład światowy, to wiemy, tak? Niemcy wyraźnie zmierzają w kierunku zmiany ładu światowego, bo poszerzają swoje pole manewru i żądają większej samodzielności. Amerykanie nawet go zmieniają, bo utrzymanie jego jest nie w ich interesie. Panie Leszku, tylko my utrzymujemy ancien reżim, że on trwa. I to powoduje, że będziemy strasznie bici. I Trójmorze, kończąc już, no miało być właśnie dokładnie tak jak Eugeniusz Kwiatkowski czy Romer, budowa infrastruktury, łańcucha dostaw niezależnego od gospodarki niemieckiej, ale bez niestety amerykańskich pieniędzy nie do zrobienia. A Amerykanie nie chcieli włożyć. I niech to będzie lekcja na nas, na kolejne rozdanie geopolityczne. Jeżeli chodzi o CPK, czy o CPK i o przekop Mierzei jeszcze chciałem pana zapytać, poruszyć na zupełnie marginalnie ten temat, ale jeżeli chodzi o CPK, ja już kilka lat temu też mówiłem, że bez amerykańskich pieniędzy, bez amerykańskiego kapitału, bez amerykańskich firm, które będą budowały tutaj infrastrukturę, CPK po prostu nie powstanie. Natomiast, wie pan, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, a propos polityki równowagi w Europie. Ponieważ czy nie ma pan takiego wrażenia, że Polska przespała swoje 5 minut, jeśli chodzi o możliwość balansowania Niemiec, wpływów niemieckich poprzez ściślejsze związanie się z Francją? Dzisiaj widzimy, że Francuzi, no, mający oczywiście wielką przewagę militarną, w sensie także technologii tych nowoczesnych związanych z sektorem obronnym, sektorem kosmicznym, to jest też bardzo istotne coraz bardziej, ale jednak odstający w sensie gospodarczym od Niemiec, starają się balansować wpływy niemieckie. I ta ostatnia chociażby, to co portal Politico ogłosił, czyli ta próba zawarcia traktatu kwirynalskiego z Włochami na wzór traktatu elizejskiego z 1963 roku, jako właśnie taki element właśnie balansowania wpływu Niemiec, ale tak naprawdę nastawiony na to, aby w formacie, w tym trójkącie, a może nawet czworokącie, bo jeszcze Hiszpania, iść w kierunku Europy Federalnej, no tylko, że już nie na tylko i wyłącznie zasadach niemieckich, ale na bardziej, powiedzielibyśmy, takich zasadach koncyliacyjnych w tym trójkącie czy czworokącie. Nie uważa pan, że zabrakło w Polsce chociażby poprzez politykę obronną, mądrą politykę obronną, takiego balansowania wpływu Niemiec w Europie? Nie. Szczerze powiedziawszy, nie wierzę w możliwości francuskie balansowania Niemiec. A już w szczególności wykorzystania Francji na potrzeby polityki polskiej, zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest to nierealne. Ludzie, którzy zachwycają się technologią francuską wojskową, nie rozumieją, na czym polega projekcja siły daleko od Francji i zwłaszcza przeciwko innemu mocarstwu, czyli Rosji. Więc Francja jak gdyby nie ma żadnej wiarygodności w tym, nie ma zdolności realnych. No i gospodarczo nie ma szans z Niemcami, zwłaszcza w naszej części świata. Tak samo nie przeceniałbym zdolności wojskowych francuskich oraz nie przeceniałbym kosmicznych zdolności, bo przede wszystkim nie są one w Europie, tylko w Gujanie. Możemy też porozmawiać dużo o kosmosie, a już Niemcy budują konkurencję, bo Niemcy rozwijają przemysł New Space. I interesowałem się tym ostatnio na poziomie regulacji unijnych. Francuzi próbują to blokować, bo chcą mieć monopolę łańcucha dostaw w Europie. Chciałbym porozmawiać o kosmosie, ale w kontekście, oczywiście, jeżeli pan będzie chciał, to chętnie o pańskiej nowej książce, której współautorem jest George Friedman, ale przede wszystkim chciałbym się skoncentrować na tym, jak pan ocenia polską strategię kosmiczną, bo istnieje taki dokument, myślę, że spora część naszych słuchaczy, widzów może nie wiedzieć, ale w 2017 roku został przyjęty taki dokument 50-stronicowy, Polska Strategia Kosmiczna. Chciałbym parę chwil poświęcić temu dokumentowi, ale to może na koniec. Natomiast chciałem jeszcze, wie pan, poruszyć tę kwestię przekopu Mierzei Wiślanej, bo powiedział pan o CPK i o tym, że bez Amerykanów rzeczywiście tego to nie powstanie. Natomiast jak pan się zapatruje na kwestię przekopu Mierzei Wiślanej w kategoriach, no właśnie, geopolitycznych, bo miało być to pokazanie, no, takiej niezależności państwa polskiego, no podobnie jak zresztą Baltic Pipe, w ogóle cały projekt Bramy Północnej,
Pytanie jeszcze, jak się to skończy i czy z Baltic Pipe nie popłynie rosyjski gaz, bo i takie zagrożenie potencjalnie istnieje w związku z kończącym się, że tak powiem, z kończącymi się zasobami złoża Stavanger, z którego ma prowadzić Baltic Pipe, ale to jakby temat na osobną dyskusję. Jak pan ocenia w ogóle ten projekt w sensie geopolitycznym, Mierzei Wiślanej, w sensie geoekonomicznym? Muszę powiedzieć, że nie czuję się kompetentny, ani nie analizowałem dokładnie liczb, tak, z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjno-komercyjnej tego projektu. Zdarzają się też projekty, które są niepoliczalne. Nie umiem się wypowiedzieć na ten temat. Poza tym tylko, że rzeczywiście ta brama północna i dążenie do pociągnięcia strategicznych przepływów morzem i dotarcie do Oceanu Światowego energetyczne i przepływów, czego wyrazem jest Świnoujście, Baltic Pipe, prawda, rozbudowa portu w Gdańsku, budowa Gdyni Zakwiatkowskiego, tak? To wszystko są elementy tego samego rozumowania i też przekop przez Mierzeję i przejście przez Zalew jest prawidłowym rozumowaniem, tak? Budującym no, pewną niezależność. Natomiast nie umiem się wypowiedzieć, panie Leszku, na temat zasadności akurat rozbudowy portu w Elblągu, tak? Bo tego się sprowadza i tak dalej, i tak dalej. Nie czuję się kompetentny. Natomiast chciałbym CPK powiedzieć jeszcze, żebym został dobrze zrozumiany. Moja wizja CPK wyglądała taka, że chciałem realizować Romera i Wakara jednocześnie, uznając, że wzrost Chin wspaniale umożliwia połączenie Wakara i Romera, dlatego że można było oczarować i staraliśmy się to robić, Amerykanów co do strategicznej mobilności dzięki CPK i oczywiście zapewnieniu Amerykanom pewnego łańcucha dostaw w kluczowych przepływach informacyjnych, zwłaszcza tego projektu, takiego, prawda. Natomiast można było zaprosić Chiny i zagrać w grę o Eurazję dzięki CPK, tak jak grają Niemcy, Francuzi, Włosi, wszyscy, tylko nie my. Tak? Nie my. I to przekraczało horyzonty myśleniowe elit państwa polskiego, panie Leszku. To po prostu stopień niewiedzy na temat tego Chiny, jak wygląda gospodarka światowa, był porażający. No i oczywiście pewne gry, tak, które się, słabość władzy wykonawczej w państwie polskim, która nie potrafi usuwać przeszkód i grup interesów, tak, określonych, przez które nie musiały być zainteresowane powstaniem centralnego portu. Ale idea była prawdziwego balansowania Romera połączyć z Wakarem. Myślę, że pan doskonale wie, o co chodzi. Wykorzystać hubowe położenie w konsolidującej się Eurazji, to my wykorzystywaliśmy innych, mieliśmy wykorzystywać innych, a nie oni nas. To miało dać. Panie Jacku, ja założenia bardzo dobrze rozumiem. Myślę, że każdy, kto zna polską myśl geopolityczną, klasyczną myśl geopolityczną, doskonale wiedział, jakie są założenia. Natomiast myślę, że każdy realista wiedział, że jest to skazane na niepowodzenie od samego początku. No, jeśli mogę, bo to w sumie jest świadectwo mojego życia, tak? Znaczy, tutaj jest jak gdyby część. Ale musiałem dać świadectwo temu, panie Mieszku. Rozumie pan? Musiałem dać świadectwo tego. I należało to spróbować i wydawało mi się, że wzrost Chin umożliwiał nam rozhermetyzowanie zamkniętego układu strefy zgniotu. I rozhermetyzowanie percepcji elit państwa polskiego rozwoju zależnego z to, co mówił Piłsudski, że straszenie nas Rosją przez Zachód wprowadza nas ciągle w rozwój zależny wobec Zachodu. Rozumie pan, jak gdyby... Ciągłe straszenie nas Rosją, ten strach jest uzasadniony, ale inaczej. Znaczy, on jest zarządzalny, ale inaczej, nie tą receptą, którą oni podają. Możemy też o tym porozmawiać. Wie pan, jasne. I to jest gra, chcieliśmy wejść do gry dla dużych chłopców, a nie dla dzieci, które się straszy cały czas. Tak? O coś takiego bym mówił, tak? Tylko wie pan, tutaj dotykamy, bo chciałem porozmawiać o armii, o pańskim projekcie, projekcie pańskiej firmy Armia Nowego Wzoru w kontekście wyzwań dla państwa polskiego najbliższych. Nie ukrywam, że mam swoje refleksje na ten temat i kilka tygodni temu byłem na bardzo ciekawej, uczestniczyłem w bardzo ciekawej międzynarodowej konferencji naukowej, którą organizował Narodowy Uniwersytet Obrony w Bukareszcie i była to niezwykle pouczająca rozmowa i powiedziałbym takie zderzenie się z inną percepcją strategiczną, jeśli chodzi o zagrożenia, współczesne zagrożenia. My oczywiście, tak jak pan powiedział, jesteśmy ciągle straszeni Rosją, ma to oczywiście konkretny wymiar i na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, to powiedzieliśmy już w dzisiejszej dyskusji na ten temat. Natomiast moim zdaniem to co pan powiedział, jeśli chodzi o te motywy w
włączenia się w ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ja staram się zrozumieć oczywiście to, o czym pan mówi, staram się zrozumieć pańskie pobudki, pańskie intencje, natomiast wydają mi się one no, niezwykle naiwne, znając po prostu, nawet odnosząc to, do czego pan powiedział, to co pan powiedział dzisiaj, że polskie elity decyzyjne, polskie elity polityczne i cała struktura państwa polskiego w tych kluczowych elementach jest w sposób bardzo istotny związana, być może nawet zależna od czynnika amerykańskiego, w dużej mierze moim zdaniem także od czynnika niemieckiego. Moim zdaniem bardzo nie doceniamy ani działalności wywiadu niemieckiego, ani działalności kręgów lobbystycznych Niemiec, działalności licznych fundacji, przedsiębiorstw Niemiec, budowania soft power niemieckiego tutaj ogromnego. Czyli tego, co powinniśmy budować my na wschodzie po 91 roku, panie Leszku. To, czego brakuje oczywiście i dlatego moim zdaniem dzisiaj mowa o polskiej mówienie w ogóle o polskich strefach wpływu, czy o strefie wpływów Polski, czy strefie teraz, zainteresowanej. Teraz tak to brzmi, ale nie brzmiałoby, gdybyśmy nie stosowali strategii strategicznego powstrzymywania. Tak, więc wie pan, chciałem tutaj podpytać o kwestię Armii Nowego Wzoru. Czy nie uważa pan, że dzisiaj przedkładanie, czy może inaczej, ustawianie priorytetów w taki sposób, że mówimy przede wszystkim o reformie sił zbrojnych, jest anachroniczne mimo wszystko w kontekście zacierania się, a właściwie zatarcia się już, granicy między pokojem a wojną. Ja wiem, że termin wojna jest bardzo popularny. Tak, jest anachroniczne, jest anachroniczne. Jest. Proszę zobaczyć, że dzisiaj w środowiskach profesjonalnych coraz częściej, nawet się nie mówi już nawet o walce, mówi się o konfrontacji. Pojęcie konfrontacji tak, zaczyna dlatego, w ogóle wybierać. Ma pan rację, dlatego armia... Dlatego nie uważam, że w ogóle zaczynanie mowy o kształtowaniu środowiska bezpieczeństwa Rzeczypospolitej od sił zbrojnych jest anachroniczne. Czy nie powinniśmy mówić o budowie nowoczesnych służb specjalnych? No bo doskonale wiemy, że to dzisiaj służby specjalne są tym motorem napędowym nowoczesnej konfrontacji, jeśli chodzi o państwa wysoko rozwinięte. To nie tylko oczywiście rywalizacja polityczna, nie tylko rywalizacja, jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń, nie tylko nowe formy konfrontacji militarnej poniżej progu wojny oczywiście. Widzimy mnóstwo tych przykładów na świecie i oczywiście kwestia także rywalizacji gospodarczej, pewnych przemian społecznych, dywersji ideologicznej, która dzisiaj jest bardzo ważnym instrumentem, nowych form, czy może tak, starych metod w nowych formach, takich jak presja migracyjna. No, widzimy doskonale tę hybrydyzację działań, chociażby ze strony Białorusi pod adresem Litwy w ostatnich miesiącach. Myślę, że to jest modelowy przykład takich działań hybrydowych, nowoczesnych właśnie poniżej progu wojny. Nie uważa pan, że dzisiaj stawianie akcentu na siły zbrojne jest anachroniczne, a nie powinniśmy zacząć mówić i rozpocząć nowej debaty, bo stara już była, nowej debaty o potrzebie nowoczesnych służb specjalnych dla Rzeczypospolitej. Ma pan bardzo dobrą intuicję i wyczucie, panie Leszku, w tym kierunku. Zobaczy pan, jak rozpoczniemy debatę o Armii Nowego Wzoru, bo Armia Nowego Wzoru po pierwsze brzmi dobrze, brzmi rewolucyjnie i jest znacznie czymś więcej niż reforma sił zbrojnych. Dotyczy, dokładnie jest tak, jak pan mówi, dotyczy reformy systemu odporności państwa, zmiany właściwie wszystkiego. I robię taki coming out trochę, bo niedługo zaczniemy mówić o Armii Nowego Wzoru. Nie będzie dyskusji, no to może trochę, ile powinno być Abramsów i między Pilicą, Radomką czy Wisłą mają stacjonować. O to jeszcze pana zapytam. Bo to jest druga wojna światowa, takie myślenie. Współczesny świat, musimy, po pierwsze postawimy pytanie, do czego potrzebujemy system odporności państwa. Współczesne państwo ma interakcje z innymi państwami i jego interesy są albo wzmacniane, albo osłabiane interakcjami z innymi państwami. I temu ma służyć Armia Nowego Wzoru. W szerokim spektrum te interesy są obnażane lub osłabiane grą sił specjalnych, przepływami strategicznymi, regulacjami, transmisją danych, cyberprzestrzenią, przestrzenią elektromagnetyczną, dostępowością, liniami komunikacyjnymi. Trochę może tradycyjnym wojskiem, ale naprawdę niedużo. Innymi słowy, czeka nas rewolucja w rozumowaniu nas, Polaków, do czego służą siły zbrojne i do czego służy przede wszystkim system odporności państwa. Jest to dużo większa rola polityków i punktem ciężkości jest pętla decyzyjna, jak to moje palce pokazane. Wokół pętli decyzyjnej trzeba rozbudować cały system, czyli zupełnie wszystko zmienić. I network i pętla decyzyjna
w systemie świadomości sytuacyjnej, decyzji, orientacji, obserwacji, decyzji. Politycy muszą być to śmieci, siły specjalne, zupełnie inny sposób organizacji, kontroli transmisji danych elektromagnetycznych itd. Sekundowe decyzje, minutowe decyzje, politycy wpięci w splot, a nie zostawiona armia, nie czołgi, nie takie rzeczy. I to jest armia nowego wzoru. Na czasy, na trzy scenariusze, o których mówiłem. Wysuniętej kasztelani, federalizacji Europy z potrzebą obrony i wschodniego perymetru i negocjacji przestrzeni na wszystkich kierunkach, panie Leszku. Oczywiście też rosyjskim. Poza tym jak i oczywiście rozpadu i tworzenia Eurazji z chaotycznym systemem anarchicznym międzynarodowym we współczesnej rywalizacji o domeny, tak? Wszystkie domeny, kosmiczna, elektromagnetyczna, cyber, migracje, ludzie, przepływy strategiczne, tak? Mechanizm blokowania, wzmacniania, osłabiania przepływów strategicznych jest punktem ciężkości. Jak się dobrze na tym stanowimy, to o to chodzi de facto. I to jest punkt ciężkości armii nowego wzoru. Zupełnie inna kadra, zupełnie inni ludzie, inny esprit de corps. Nowoczesność, mało tego, nowoczesność, która wspiera cywilną gospodarkę, a nie wspierają tego po prostu stare zakupy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedno tylko zdanie o tym powiem, zanim pan widzę, że chce mi zadać kolejne pytanie. Oczywiście enigmatycznie to powiedziałem, ale jeszcze przyjdzie czas na szczegóły. Mamy szansę mieć najnowocześniejszą koncepcję sił zbrojnych w Europie, bo jesteśmy państwem na wysuniętej szpicy i my w Strategy in Future zaproponujemy to. Jeszcze my konsultujemy to z naszymi sojusznikami w NATO i ja widzę, gdzie oni są, gdzie my jesteśmy. I wyobraża sobie pan, panie Leszku, jak Rosjanie zobaczą, że my myślimy w takich kategoriach, jak nabiorą szacunku? Albo Niemcy? Nie sądzę, panie Jacku. Nie sądzę, panie Jacku, dlatego że znam trochę... Bo wie pan dlaczego? Bo oni zaczną przegrywać. Bo chodzi o to, że w przypadku Armii Nowego Wzoru wystarczy nie dać kontrolować jednego szczebla drabiny eskalacyjnej i Rosjanie przegrywają sprawczość. Na tym cała rzecz polega, że kompletna odmiana paradygmatu funkcjonowania, wykorzystanie asymetryczności. Tak? Będę z przyjemnością śledził oczywiście pańską koncepcję, natomiast nie sądzę, żeby Rosjanie ani nabrali szacunku, ani tym bardziej nabrali obaw bądź strachu, jeżeli powstanie jakakolwiek koncepcja. Trochę znam Rosję i znam cywilizację rosyjską i sposób myślenia Rosjan, zwłaszcza w sferach, w kontekście... Do Turków mają szacunek. W myśleniu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Ja panu powiem, dlaczego mają do Turków szacunek za chwilę, a dlaczego do Polaków nie mają i jeszcze długo, długo nie będą mieli. I powiem panu tak, po pierwsze, dla Rosjan liczą się fakty dokonane. Nie liczą się koncepcje, nie liczą się idee, nie liczą się fantazje, marzenia i chciejstwo. Dla Rosjan liczy się twarda, konkretna siła i to, co jest namacalne, ta konkretna sprawczość w czasie i przestrzeni. Więc jeżeli powstanie świetna, wspaniale dopracowana koncepcja Armii Nowego Wzoru, jeżeli powstanie doskonała strategia bezpieczeństwa narodowego, ba, powstanie nawet świetna i dostosowana do dzisiejszych realiów doktryna bezpieczeństwa informacyjnego, której w Polsce od roku 1989 roku nie dorobiliśmy się, co jest wielkim skandalem moim zdaniem, to na Rosjanach nie zrobi to większego wrażenia. Oczywiście wywiad rosyjski będzie tym zainteresowany, jak wszystkimi tego typu... Rozumiem, że pan nie wierzy, że nasze państwo to jest w stanie zrealizować. Do tego się to sprowadza. Tak, tak. Dlaczego nie wierzę i dlaczego widzę tutaj różnicę między Polską a Turcją i dlaczego polityka i w ogóle postać Recepa Erdoğana cieszy się szacunkiem w Rosji, a postaci w Polsce, nie będę wymieniał nazwisk, nie cieszą się takim szacunkiem. Dlatego, że Rosjanie doskonale wiedzą to, o czym zaledwie napomknął Instytut Pamięci Narodowej, że Polska nie jest państwem samodzielnym, w sensie strukturalnym, struktur państwa polskiego, że zostały te struktury podporządkowane państwu amerykańskiemu na samym początku tak zwanej transformacji ustrojowej. Zgodziliśmy się na to, na co nie zgodzili się Węgrzy, na podporządkowanie swojego wywiadu, swoich oczu i uszu, swojego systemu świadomości decyzyjnej, mówiąc językiem współczesnym, obcemu, innemu państwu, po prostu innemu państwu. Węgrzy się na to nie zdecydowali i Węgrzy dzisiaj grają inną politykę. Turcy, mimo iż najsilniejsza armia lądowa natowska
w Europie nie zgodzili się na taki manewr, mimo tych wszystkich trudności w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, mimo Gilena, mimo tej, jak to mówi Erdoğan, sekty gilenowskiej w Republice Tureckiej, udało się jak najbardziej zachować sprawczość strategiczną Turcji. Proszę zobaczyć na politykę, znaczy na, może inaczej, na strategię, którą w ogóle stworzył Ahmet Davutoglu, no, swego czasu jeden z najbliższych współpracowników Erdoğana, były minister spraw zagranicznych, były premier, tutaj postać no niezwykle wpływowa, zresztą profesor stosunków międzynarodowych, w swojej książce pod tytułem Głębia strategiczna przecież zarysował te kwestie, o których także pan mówi, o których ja mówię, czyli zachowania swojej sprawczości strategicznej poprzez zachowania aktywów operacyjnych własnych służb, poprzez absolutną autonomię własnych, czy samodzielność swoich służb, a nie podporządkowywania ich obcym państwom. Ja podzielę się taką własną refleksją, wie pan, byłem naprawdę w niemile zaskoczony. Mimo wszystko, jako członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw Wojskowych Służb Informacyjnych, jeszcze z nominacji świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wiedziałem, że mogę spodziewać się tam bardzo wielu i dowodów przestępstw, i nieprawidłowości, i także bardzo silnego podporządkowania służbom wschodnim itd., itd., ale to, z jaką skalą patologii zetknęliśmy się w Komisji Weryfikacyjnej, to jakie... Była tam taka sprawa pod kryptonimem Gwiazda, mogę o niej powiedzieć, bo do mediach, w sensie ogólnych informacji ona przeciekła, jak wielka była skala penetracji ze strony sowieckich, a później rosyjskich służb, jeśli chodzi o aktywa operacyjne na terytorium państwa polskiego, no to jest wiedza porażająca. To jest wiedza porażająca, więc z jednej strony mieliśmy służby cywilne, które zostały podporządkowane służbom amerykańskim, z drugiej strony służby wojskowe, które no, nie zerwały tej nici podporządkowania z Moskwą. To absolutnie moim zdaniem jest pewien mit, że po roku 90 czy 91 ta nić została zerwana. To, że wojska rosyjskie, że ostatni żołnierz rosyjski wyjechał z Polski w 93 roku, nie znaczy, że te aktywa operacyjne nie pozostały. Podobnie zresztą, jeżeli chodzi o aktywa operacyjne służb amerykańskich czy niemieckich z lat 70 czy 80, to dzisiaj pan doskonale wie o tym, że to bardzo dobrze procentuje, że Amerykanie się czują tutaj niezwykle swobodnie, że pani Georgette Mosbacher mogła tak naprawdę jednym tweetem domagać się załatwienia różnych spraw, co było wielkim skandalem. Samo umiejscowienie obywatela amerykańskiego podejrzewanego o współpracę czy o pracę dla CIA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej, no było wielkim skandalem i pokazaniem niesamodzielności państwa polskiego, więc nie uważam, żeby Rosjanie dzisiaj szanowali elity państwa polskiego, ponieważ nie traktują ich jako struktur państwa polskiego, jako struktur samodzielnych, jako struktur samodzielnych. Więc wie pan, stworzenie najpiękniejszej koncepcji w naszym środowisku, mówię o Polskim Towarzystwie Geopolitycznym i Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, nawet pojawiła się taka propozycja, abyśmy stworzyli oddolną, obywatelską, społeczną strategię bezpieczeństwa narodowego i doktrynę bezpieczeństwa informacyjnego. I to jest oczywiście do zrobienia, natomiast byłaby to moim zdaniem taka trochę sztuka dla sztuki, ponieważ ja jestem bardzo dużym realistą, jeśli chodzi o funkcjonowanie struktur państwa. Obserwowałem to jako insider i pod kątem jakby funkcjonowania Kancelarii Prezydenta, pionów analitycznych, no ale także jeśli chodzi o tworzenie nowych służb specjalnych i widzę te wszystkie zależności i ten brak samodzielności. Widzę, dostrzegam ten, myślę, że pan również dostrzega ten, jak ja to nazywam, beton przy Alei Szucha w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, brak samodzielności w myśleniu. Jeżeli mówimy w ogóle o samodzielności strategicznej, to powinniśmy zaczynać no, od kwestii noosfery, od kwestii właśnie map mentalnych, od pewnego zmiany sposobu myślenia. Myślę, że z tymi elitami, które dzisiaj obserwujemy, które w dużej mierze nie funkcjonują w oparciu o myślenie w kategorii suwerennego państwa narodowego, w kategorii cywilizacji chrześcijańskiej, w kategorii tradycyjnych polskich wartości, które nie myślą w kategorii samodzielności strategicznej Rzeczypospolitej, tylko w takich kategoriach no, klientystycznych, że musimy być ciągle od kogoś zależni. Musimy opierać swoje bezpieczeństwo cały czas na jakimś punkcie zewnętrznym odniesienia. No moim zdaniem daleko, daleko nie zajedziemy jako samodzielny byt geopolityczny w tym zakresie.
To tyle mojego zdania, natomiast chciałbym poruszyć kwestię Rosji. Powiedzieliśmy, że będziemy tutaj jeszcze poruszymy tę kwestię Rosji, może nie tak jak w pierwszej debacie, nie tak szeroko. Ale panie Jacku, temat wraca i nie sposób mówić o geopolityce Polski, o naszym bezpieczeństwie, o naszym polu bezpieczeństwa, przestrzeni bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, nie odnosząc się także do kwestii rosyjskiej. Realnie chciałem pana zapytać, jak realnie pan dzisiaj ocenia zagrożenie ze strony Rosji? Czy przestrzeń między Polską a Federacją Rosyjską, tą częścią kontynentalną, wyłączając eksklawę kaliningradzką, czy rzeczywiście jest przestrzenią konfrontacji tylko i wyłącznie, czy może stać się pańskim zdaniem przestrzenią współpracy, a jeżeli tak, to na jakich warunkach? Wierzę w życiu i w geopolityce, że obowiązuje zasada bismarckowska: negocjuj i walcz jednocześnie. Nie może być tylko walcz albo tylko negocjuj. Uważam, że państwo rosyjskie, realizując swoje interesy, postępuje szkodliwie dla interesów państwa polskiego i na tym polega tragizm. To nie jest wina Rosjan, po prostu na tym polega tragizm położenia Rzeczypospolitej. On jeszcze bardziej się uwypuklił w momencie, gdy staliśmy się słabsi na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim od Rosji. W związku z tym poszukujemy patrona gdzieś tam, gdzie indziej. Tak? No to wiemy, to są banały, truizmy, to wiemy oczywiste rzeczy, ale musiałem to powiedzieć na samym początku. Wydaje mi się, że obecna polityka państwa rosyjskiego jest fundamentalnie sprzeczna z interesem Rzeczypospolitej, bo Rosjanie skutecznie wracają do gry o równowagę na kontynencie, a ich nie było. Nie było ich od czasów rozpadu Związku Sowieckiego. Można dyskutować, kiedy wrócili, czy rok temu, czy pół roku, czy miesiąc temu, czy w 2008 roku. I to powoduje, że oni natychmiast są potrzebni Francji do czegoś, Niemcom do czegoś, Amerykanom do czegoś. A optymalnie dla Polski byłoby, gdyby nie byli. Ja wiem, że to jest trudne, ale udawało się, żeby ich nie było. Tak było w latach 90., tak było przez 20 lat w II Rzeczpospolitej. To jest punkt wyjścia. I teraz jest to oczywiście stopniowalne, co jest dalej, tak? To jest punkt wyjścia. Niestety na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim tak jest. Dlatego, że inaczej Rosja, negocjując swój udział w europejskim systemie, żąda zawsze, żeby sfera państw w Europie Środkowo-Wschodniej była pozbawiona sprawczości. Jest przedmiotem negocjacji, co tam się dzieje, ze względu na potrzeby równowagi strategicznej, której oczekuje Rosja, bądź z Niemcami, bądź z Ameryką, bądź z Wielką Brytanią. To powoduje, że Rosjanie mają wpływ na to, czy powstanie wówczas Mierzeja Wiślana, Świnoujście, elektrownia atomowa, być może ogródek pod moim domem, a w ogóle docelowo to wszystko. Nie ma, niestety tak to działa, bo jeżeli nawet to widać już teraz. Ja na przykład nie jestem pewien, czy Biden nie rzucił tematu elektrowni atomowej jako żeton na stół w rozmowach z Putinem. Ja bym na przykład nie podpisał się, że na Mówi pan o pewno tej nie. elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim. Nie, naszej elektrowni, gdzie ma W amerykańska ogóle technologia być. polskiego projektu Tak, energetyki jądrowej. dlatego że przepływy strategiczne, na przykład jakby Rosjanie narzucili, że mamy, bo jeszcze bardziej od Niemiec być zależni w prądzie elektrycznym, w energii elektrycznej, albo nawet od Rosjan z Kaliningradu, albo od Białorusi, która być może będzie częścią Rosji do tego czasu, to tym bardziej wzmacnia ich sprawczość, nie tylko pieniądze, a kosztem naszym. Ja bym się nie zdziwił, gdyby była taka rozmowa, że przestańcie z tą elektrownią atomową, technologią amerykańską w Polsce. Innymi słowy, Rosja samym swoim życiem ubezwłasnowalnia Polskę. I dlatego Stronnictwo Kontynentalne, to oni robią to na poziomie podświadomości. Biegną do Niemiec, żeby pod opiekę Tylko wie być. pan co, bo cieszę się, że pan to powiedział, bo to gdzieś tam Natomiast, panie Leszku, to nie oznacza zamknięcie. Ja wręcz uważam, przykładowo z obwodem kaliningradzkim, ja uważam, że był wielki błąd, żeśmy zamknęli mały ruch graniczny. Ja uważam, że to jest w ogóle chore. Ja chciałbym, żeby Rosjanie wrócili, kupowali w tych Biedronkach, Ikeach te rzeczy, bo my jesteśmy silniejsi cywilizacyjnie z punktu widzenia kultury materialnej, żeby pan mnie dobrze zrozumiał, bo oni latają w kosmos, my nie, prawda, i tak dalej. To nie jest, to nie ma, nie mam zamiaru paternalizować Rosji, tak?
Ale obiektywnie nasze życie jest lepsze, lifestyle. I Rosjanie mogliby spoglądać tak, na to, zwłaszcza, że są wyspą na obwodzie kaliningradzkim. I to świadczy o niezrozumieniu, znaczy interakcja daje władzę silniejszemu gospodarczo. A my jesteśmy silniejsi na Warmii i Mazurach niż na obwodzie kaliningradzkim. Uważam to za wielki błąd. No ja tu się z panem zgadzam, jak najbardziej. Uważam, że to... Ja byłem, to by jeszcze odciągało, to by osłabiało Rosję w ogóle i obwód kaliningradzki. Należałoby rozmawiać z tym burmistrzem, wiedzieć co lubi, czy lubi pić wódkę, czy lubi, nie wiem, dziewczyny, kontrolować to, mieć relacje, telefon. Najlepiej to, żeby granica celna między Unią a Rosją była na wschodniej części obwodu kaliningradzkiego. Ja myślę, że wie pan, że to był, tu się z panem zgadzam, uważam, że to był absolutny błąd. Ja byłem w obwodzie kaliningradzkim, byłem na konferencji na Uniwersytecie imienia Immanuela Kanta, w czasie, kiedy zresztą ten mały ruch graniczny był, miałem kontakt w ogóle z naukowcami właśnie z obwodu kaliningradzkiego i rzeczywiście było to, jakby percepcja ze strony rosyjskiej była bardzo, ale to bardzo pozytywna, absolutnie tutaj nie było żadnych antagonizmów i rzeczywiście to oddziaływanie polskiej, nawet soft power bym tak powiedział, za pomocą chociażby tych produktów handlowych, tych zakupów, które robili Rosjanie chociażby w Trójmieście, było naprawdę bardzo pozytywne. I tak samo byłoby na Białorusi, Ukrainie, gdybyśmy odczytali. Tak, więc wie pan, tylko ja tu cieszę się, że pan poruszył tę kwestię egzystencjalną, bo nie ukrywam, że w części środowiska geopolitycznego wywołało to bardzo duże poruszenie, kiedy pan powiedział podczas naszej pierwszej debaty, że no, użył pan pewnej figury retorycznej, to jest jakby zrozumiałe w toku dyskusji, że ja zapytałem, co panu przeszkadza tak naprawdę w tych relacjach polsko-rosyjskich. Pan powiedział, że to, że Rosjanie oddychają, użył pan takiej figury retorycznej. Rozumiem, o co panu chodzi w sensie zagrożenia egzystencjalnego, natomiast ja na to mam patrzę zupełnie inaczej. To znaczy uważam, że... Położenie geostrategiczne państwa polskiego, III Rzeczypospolitej, jest diametralnie różne od położenia geostrategicznego II Rzeczypospolitej. Fundamentalna kwestia przeniesienia punktu ciężkości państwa polskiego z niziny wschodnioeuropejskiej na nizinę środkowoeuropejską wyeliminowała bardzo istotne kwestie konfrontacyjne, bardzo istotne kwestie sporne między naszymi państwami. I jakby także można powiedzieć, depolonizacja Kresów przyczyniła się w pewien sposób do osłabienia tego pola konfrontacji między Polską a Rosją. To, że dzisiaj Polska nie ma żadnych sporów granicznych z Federacją Rosyjską, również jest dla nas moim zdaniem wielkim handicapem. Natomiast pan powiedział o kwestii udziału Rosji, czy udziale rosyjskiego ośrodka siły w grze o równowagę w Europie. On praktycznie zawsze istniał od chwili, kiedy, że tak powiem, rosyjski ośrodek siły rozpoczął swoją ekspansję. W związku z tym, dopiero po trupie Rzeczpospolitej, panie. No, tu bym się akurat nie zgodził, moglibyśmy polemizować i podjąć dyskusję historyczną. Natomiast weszliśmy w konfrontację z Wielkim Księstwem Moskiewskim wtedy, kiedy Polska no, zaczęła ekspandować właśnie na nizinie wschodnioeuropejskiej, poprzez oczywiście Unię z Litwą i poprzez zmianę wektorów rozwoju geopolitycznego. Natomiast to zostało ukrócone. Dzisiaj tak, Polski na wschodzie, właśnie, wschodnioeuropejskiej nie ma. I to jest bardzo ważna różnica między nami. To jest bardzo ważne, ja się nie zgadzam właśnie dlatego, że źródłem siły, a zatem dynamicznego, ciągle zmiennego układu sił percepcji w grze geopolitycznej nie jest etnos, nie jest ziemia agrarna, z której jest rekrut, zboże dla koni i stosunki własnościowe, tylko przepływy strategiczne generują układ sił między państwami, organizmami politycznymi i obszar Białorusi, Ukrainy, państw bałtyckich, nie tylko z powodu projekcji siły wojskowej, to też jest bardzo ważne, ale z powodu tego, że ludzie migrują, że jest wiedza, która też może migrować, gdzie Ukraińcy coś produkują, Białorusini coś produkują i to może służyć lepiej państwu polskiemu albo lepiej państwu rosyjskiemu, generuje napięcie i nie usunęliśmy napięcia polsko-rosyjskiego, jeżeli myślimy o podmiotowej polityce, właśnie ze względu na drugą i trzecią falę rozwoju cywilizacyjnego. Jeżeli tylko i wyłącznie mówimy w kategoriach, powiedziałbym, friedmanowskiego kordonu sanitarnego, tylko i wyłącznie wtedy istnieje nieusuwalna, moim zdaniem, nieusuwalny punkt konfrontacji polsko-rosyjskiej, jeżeli przyjmiemy na siebie rolę zderzaka strategicznego, jeżeli chodzi o Też się nie zgadzam, dlatego że friedmanowska koncepcja jest defensywna i ona ma służyć instrumentalnie Amerykanom. Ja wielokrotnie się jej przeciwiłem, wstawiałem też osobiście w rozmowie z nim.
Chodziło o proaktywną, ofensywną akcję polską. Budowanie pod siebie, a nie po to, że Amerykanie zwijają Trójmorze do widzenia, bo akurat Rosja jest teraz potrzebna do balansowania Chin. Dlatego też pisałem ostatnio teksty o Albercie Kanie, który budował fabrykę Dzierżyńskiego w Stalingradzie i tak dalej, że Amerykanie są zmienni, elastyczni, a nasz interes jest taki, jaki jest. Również gdyby Rosjanie się rozpadali, to Amerykanie by ich powstrzymywali od rozpadu. Podczas gdy dla Rzeczpospolitej chyba lepiej byłoby, gdyby nie istniał rosyjski ośrodek siły, tylko przestrzeń jakaś tam rozbita. Tak? Taka jest brutalna prawda i ja wiem, że to, żeby była jasność, bo to jest często się zdarza też w polskiej debacie. Ja mam naprawdę szacunek do Rosjan, do ich myśli strategicznej, do wyciskania z tego biednego, zacofanego kraju ogromnej mocy, potęgi rosyjskiej dyplomacji, myśli wojskowej znakomitej. Naprawdę z tego zacofanego kraju zawsze potrafili wyciskać niesamowite rzeczy. Mam nawet szacunek do sowieckiej myśli technicznej, że latali w kosmos, że zbudowali całe pokolenia fizyków i matematyków i korzystają z owoców tego. Żebyśmy się dobrze rozumieli, nie wypowiadam się z góry, a zwłaszcza dla osoby, tak jak pan, która ceni Rosję i to słychać, i to nie jest zarzut, może być to obrazoburcze. Ja staram się poszukiwać siły Rzeczpospolitej, tak? I sam defetystyczny teraz jestem nastawiony i w sumie chciałem o to pana zapytać, bo teraz widzę, że jesteśmy naprawdę, spadamy w dół, jesteśmy w studni już w wyniku tych czterech błędów, o których powiedziałem. Również w wyniku złego rozłożenia akcentów wobec polityki rosyjskiej. Ja też z panem wielokrotnie rozmawiałem o tym, że straszenie nas tą Rosją w zakresie wielkiej wojny doprowadziło nas do takich, a nie innych decyzji. Ja w wielką wojnę nie wierzę. W ogóle Armia Nowego Wzoru na przykład ma nie być taką armią, do której się teraz szykujemy, bo nie będzie takiej wojny, bo jeżeli Rosjanie będą myśleć, że Amerykanie wezmą w niej udział, to jej nigdy nie wywołają, nie zacznie się ona w żaden sposób. Będzie tylko w balansowaniu, ale chciałem panu zadać pytanie. Powiedziawszy to wszystko, jesteśmy już w drugiej godzinie rozmowy, jak pan przewiduje następne 2 lata dla Rzeczpospolitej? Co się będzie działo? 2 lata. Co się będzie działo na odcinku kontynentalnym, rosyjskim, amerykańskim? Jestem ciekawy pańskiego zdania. Myślę, że bardzo ważnym elementem, jednym z najistotniejszych, będzie czynnik energetyczny. Będzie czynnik energetyczny, który w bardzo dużej mierze kształtuje dzisiaj polską politykę gospodarczą, ale w dużej mierze także polską politykę. Wygasający w przyszłym roku, w grudniu, gazowy kontrakt stulecia, podpisany jeszcze przez Waldemara Pawlaka, no dzisiaj tak naprawdę stawia bardzo wiele pytań, ponieważ moim zdaniem gazociąg Baltic Pipe będzie miał opóźnienie. Myślę, że kwestia października jest mało wykonalna, jeśli chodzi o przyszły rok. Widać bardzo dobrze takie wolty, które wykonuje spółka Energinet, duńska spółka, która jest operatorem. Kwestia uruchomienia bramy północnej w pełnej przepustowości, tak jak zakładali to architekci nowej polskiej architektury bezpieczeństwa energetycznego, moim zdaniem jest mało wykonalna, jeśli chodzi o koniec przyszłego roku. Biorąc pod uwagę fakt, że Amerykanie tak naprawdę zapalili zielone światło na odcięcie Ukrainy od tranzytu po roku 2024, to wynika z deklaracji waszyngtońskiej, no to moim zdaniem jesteśmy w sytuacji bardzo złej, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, natomiast Niemcy, wzrastająca pozycja Niemiec pokazuje, że możemy mieć bardzo duże problemy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, także w kontekście stosunków wewnątrz Unii Europejskiej, kwestia kopalni w Turowie, kwestia tutaj Czechów, na ich działań na arenie, powiedzielibyśmy w Komisji Europejskiej, pokazuje, że uderzenie w takie absolutne fundamenty bezpieczeństwa w ogóle państwa polskiego jest bardzo prawdopodobna w ciągu tego okresu, który pan tutaj zakreślił, czyli tych najbliższych 2 lat. Ja wie pan, ja nie wierzę w sojusz polsko-rosyjski. Ani obecnie, ani w ciągu najbliższego dającego się przewidzieć okresu. To jestem tutaj absolutnym realistą, jakby znam środowiska tutaj rosyjskie i wiem, że absolutnie nie ma o czym mówić w tym etapie. Natomiast normalizacja relacji z Rosją, gdzie nie mamy żadnych sprzeczności ani gospodarczych, ani terytorialnych. Mamy kwestie historyczne, ale one są do rozwiązania, skoro Niemcy z Francuzami mogli się porozumieć, skoro nie po takiej hekatombie, jaką była II wojna światowa, mogli Niemcy z Rosjanami dojść do
może nie to, że przejść do porządku dziennego, ale dojść do pewnego pojednania w tym zakresie. Uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy znormalizowali relacje z Rosją, postawili na relacje gospodarcze z tym państwem i traktowali rosyjski ośrodek siły jako element balansowania potęgi niemieckiej w Europie. Ponieważ ja uważam i podkreślam jeszcze raz, uważam, że dzisiaj największym zagrożeniem dla podmiotowości strategicznej państwa polskiego, dla samodzielności strategicznej i suwerenności Polski jako państwa narodowego jest dzisiaj hegemonia Niemiec w Europie. I uważam, że powinniśmy prowadzić politykę wielowektorową, a więc taką, która z natury rzeczy jest oparta na balansie, na tym, abyśmy byli właśnie pivotem takim strategicznym, ale przede wszystkim w duchu wakaryzmu, czyli w duchu właśnie Włodzimierza Wakara, w duchu tego, abyśmy byli jednym wielkim hubem gospodarczym i atraktorem przyciągającym i nowe technologie, ale także generatorem tych nowych technologii i oczywiście krajem, który korzysta na tranzycie na osi wschód-zachód, północ-południe i nowy jedwabny szlak, czyli inicjatywa jednego pasa, jednej drogi i nowy bursztynowy szlak i Via Carpatia jak najbardziej, chociaż powinniśmy jak najbardziej starać się o to, aby Gdańsk był głównym beneficjentem, a nie na przykład Kłajpeda i sama koncepcja jakby pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej, jest terminal LNG, jest również dobrym pomysłem. Natomiast tutaj wykorzystywanie tej koncepcji do budowy stworzenia geoekonomicznego, a nie bycia jakimś liderem geopolitycznym, budowy jakiegoś bloku geopolitycznego pod egidą Polski, czy nazwiemy to Międzymorzem, czy Trójmorzem, to jest moim zdaniem o wiele ważniejsze, ponieważ Polska dzisiaj jako struktura państwa polskiego, pod względem strukturalnym Polska nie ma potencjału, aby w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli najbliższej dekadzie, stać się mocarstwem a polityczno-militarnym, który będzie w stanie narzucać swoją wolę polityczną Ukrainie, Białorusi, państwom bałtyckim, Rumunii, Bułgarii, krajom Grupy Wyszehradzkiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem mamy jak najbardziej wielki kapitał intelektualny, wielki kapitał ludzki, to jest nasz największy kapitał. Po drugie, fantastyczne położenie geograficzne, które należy wykorzystać i akumulować kapitał, także w sensie oczywiście kapitału ludzkiego, czyli także starać się przyciągać Polaków, którzy emigrowali i tutaj się z panem zgadzam, znam pańskie poglądy w tej kwestii, uważam, że taki program powrotu dla Polaków powinien być absolutnie fundamentalny, podobnie jak wzmocnienie polskiej soft power, stworzenie polskich mediów, polskiej platformy medialnej anglojęzycznej nadającej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w tym telewizji satelitarnej przedstawiającej jakby nasz punkt widzenia, promującej polską kulturę i tak dalej, i tak dalej. To uważam, czyli budowa Polski jako stworzenia geoekonomicznego, jako potęgi gospodarczej powinna być moim zdaniem na najbliższą dekadę absolutnym takim planem i takim wyznacznikiem strategicznym, a nie jakieś sentymenty w kontekście Międzymorza i tak dalej. Natomiast relacje z Rosją, normalizacja i wykorzystywanie normalnych relacji z Rosją do balansowania wpływów niemieckich, ale nie tylko, do balansowania chociażby wpływów amerykańskich, pokazania Amerykanom, że nie jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na ich pomoc, że jesteśmy w stanie sobie tutaj, można powiedzieć, polepszyć relacje z Rosją i nie ma takiej potrzeby. Moim zdaniem nie byłoby takiej skali dzisiaj oczerniania Polski na arenie międzynarodowej, chociażby oskarżania o współudział w Holokauście i tak dalej, i tych roszczeń o tak zwane mienie bezspadkowe ze strony środowisk żydowskich, gdyby Polska miała naprawdę dobre relacje z Rosją. Tego moim zdaniem by na pewno w takiej skali nie było. Panie Jacku, zbliżamy się powoli do końca. Tak, jeśli mogę tylko, bo chciałbym zaznaczyć. Tu jest naprawdę między nami fundamentalna różnica i chciałbym, żeby wybrzmiała i też zrewanżuję się panu z tą naiwnością, że tutaj w tej wypowiedzi i zarówno wobec Niemiec, jak i Rosji, moim zdaniem pan jest naiwny. To nie zarzut. Właściwie pana naiwność jest skazana. Mój świętej pamięci ojciec mówił mi, jak ciężko chorował, że po południu człowiek sobie zdaje, codziennie jest tak, aż do dnia śmierci, że po południu zdaje sobie człowiek, ale rano byłem naiwny w tym, w tamtym, w relacji z tym i tak dalej. Tak? Na tym polega właśnie doświadczenie człowieka. I może to dobrze, bo po prostu człowiek używa mózgu i myśli i wyciąga wnioski. Ja panu tylko chcę powiedzieć tak, ja nie wierzę w balansowanie o Rosję. Nie mamy na to szans i Rosja nie daje projektu modernizacji państwu polskiemu nigdy. Wydaje mi się, i to nie jest jak gdyby
No, po prostu nie wierzę w to zupełnie. Historia moim zdaniem to też dowiodła. Zatem nie ma takiej drogi dla Polski. Natomiast co innego jest robić jak Turcy. Negocjujesz i walczysz jednocześnie właśnie o strefy wpływów, o wpływy. Oczywiście to jest za późno. To brzmi strasznie, dlatego żeśmy nie podjęli tych czterech decyzji w ciągu ostatnich 30 lat, więc przypomina to wypowiedź dziecka, które wypowiada o życiu dla dorosłych. Tak? Ale był hardware ku temu, tak bym to ujął. Natomiast uważam, że lepszym, w przeciwieństwie do pana, i chcę, żeby ta różnica wybrzmiała, lepszą opcją jest jednak wybór Federacji Europejskiej pod domeną niemiecką niż balansowanie o Rosję. Przepraszam, ale to no, pozbawia nas jakiejkolwiek sprawczości strategicznej. Pozbawia nas jakiejkolwiek Tak, ale w ten sposób przeczekamy następne okienko geopolityczne. A moim zdaniem, wie pan, nie przeczekamy, dlatego że zostaniemy całkowicie, powiedziałbym, dokona się całkowita transformacja cywilizacyjna Polski. Nie sądzę. Ja właśnie się nie zgadzam z Dmowskim i z panem, bo ten dylemat był w przełomie XIX-XX wieku. Dmowski go miał, moim zdaniem on był wtedy silniejszy niż teraz. Z różnych powodów, ale się po prostu nie zgadzam z tym, dlatego że Polacy mają własny rozum i będą widzieli. Poza tym nie wierzę w długotrwałe istnienie Federacyjnego Państwa Europejskiego w dobie rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych. Uważam, że Europa traci przyszłość. I nie, Polska nie ma tu nic do rzeczy. Uważam, że Europa będzie skansenem muzeum i czekają los Chin w XIX wieku. Między Rosją, między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, z jakimś jeszcze negocjowalnym udziałem Rosji, nie wiadomo jakim. I historia Rzeczpospolitej, uważam, się nie skończyła, ale zamyka się wraz z naszą rozmową pewne okienko geopolityczne ostatnich 30 lat. Wydaje mi się, że będziemy mieli teraz długie opadanie w dół. I dobrze, żebyśmy sobie to jakoś zamortyzowali w wyniku właśnie błędnych decyzji. I ja uważam, że już lepsze jest dogadanie się z Niemcami, nawet na jakichś warunkach. Pomimo tego, że nie da to nam i tak bezpieczeństwa, dlatego robimy armię nowego wzoru, ale da nam jakieś pole negocjacji i spokój. Taki spokój, modernizacja, odebranie renty modernizacyjnej. No wie pan, to tak samo jak w XIX wieku Niemcy modernizowali przestrzeń, tak? Naszą. Jedna kwestia jeszcze, bo to jest istotne i też chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo rzeczywiście tutaj jest bardzo istotna różnica między nami obok kwestii jakby tej polityki wielowektorowej i polityki równowagi, także w oparciu o Rosję, budowy, to myślę, że tutaj też jest bardzo duża różnica. Myślę, że pan nie docenia kwestii cywilizacyjnych i tego, jakie znaczenie dzisiaj instrumenty informacyjne mają w zakresie kształtowania tego, co nazywamy suwerennością kulturową. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na ten model cywilizacyjny, który dzisiaj lansują Niemcy, kwestia i moralności publicznej, i kwestii agendy LGBT, to nie są rzeczy jakieś, powiedziałbym, marginalne. To jest kwestia uderzenia i w samą istotę, fundamenty takie jak suwerenne państwo narodowe, istota narodu, kwestia rodziny, tradycyjnych wartości. Ja myślę, że to jest docelowo także odebranie woli politycznej i samodzielności strategicznej. Myślę, że jeżeli przyjmiemy dzisiaj, ale my jej i tak nie mamy, panie Leszku, my i tak jej nie mamy. Tak? Nie, jeżeli przyjmiemy ten model na warunkach niemieckich, jeżeli pozbędziemy się suwerenności, moim zdaniem nie będzie od tego odwrotu. Będziemy podporządkowani już docelowo interesom niemieckim. I to jest ta różnica. Wiem, że tego sporu dzisiaj nie rozstrzygniemy, rozmawiamy już 2 godziny, więc myślę, że to jest temat na dalsze dyskusje, być może także w innym gronie. Natomiast, panie Jacku, żebyśmy niepotrzebnie też nie przeciągali, aby zachować pewną dynamikę naszej dyskusji, chciałbym już powoli zbliżając się do końca zapytać pana o pańską ocenę tej polskiej strategii kosmicznej. Czy mimo tego dokumentu, który został przyjęty w 2017 roku, który zakłada, że do 2030 roku Polska ma osiągnąć no między innymi obroty sektora kosmicznego, które będą stanowić 3% ogólnych obrotów rynku europejskiego, że polska administracja państwowa ma mieć dostęp do danych satelitarnych i Polska ma także mieć dostęp do całej infrastruktury satelitarnej, która ma wspomóc nasz sektor bezpieczeństwa i sektor obronny. Uważa pan, że to jest do zrealizowania w ciągu najbliższych 9 lat? Myślę, że nie przy obecnej filozofii realizacji tego. I dlatego między innymi napisaliśmy książkę z Friedmanem, żeby zobrazować też polskiej, bo premiera jest po polsku, polskiej szerokiej publiczności czy grupie czytelniczej, na czym polega kosmos. Tak? No bo to nie jest abstrakcja, tylko jest kolejna domena, tak jak ocean, powietrze, której ludzie korzystają dla bogacenia się i prowadzenia wojen. I tak ją opisujemy w tej książce.
Szczerze mówiąc, musimy po pierwsze tak zrozumieć, jak zatrzymać polskich fizyków i informatyków i technologów, którzy budują systemy kosmiczne dla obcych krajów, albo w łańcuchu dostaw, i spowodować po pierwsze, żeby robili z najlepszymi. Czyli pierwszym krokiem jest zastanowienie się, po co jest ESA i po co w ogóle robimy to przez Europejczyków. Europejczycy nie latają zasadniczo w kosmos. No trochę, ale nie za dużo. Latają w kosmos Chińczycy i Amerykanie. No, z Chińczykami, z powodów, o których wcześniej rozmawialiśmy, nie możemy tego robić już. W związku z tym, skoro tak, należy podpisać Plaza Accords. Nie, przepraszam, no właśnie nie Plaza Accords, tylko Artemis Accords. Zawsze jakiś Accords, prawda? Jak nie japońskie, to kosmiczne. Artemis Accords. To pozwoli polskim firmom, które są w łańcuchu dostaw, poprzez europejskich pośredników na bezpośrednie kontraktowanie z Amerykanami, ze SpaceX, z NASA i tak dalej, tak? Z ludźmi, którzy naprawdę latają w kosmos i będą kolonizować Cislunar, czyli układ Ziemi, planetarny Ziemi i Księżyca. I to się już zaczęło. I to jest, wie pan, jakie są niesamowite marże na produktach w kosmosie, na produkcji nanosatelitów i tak dalej. No to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Zwłaszcza, że Niemcy do tego też startują. Niemcy chcą być hubem. Niemcy wyprzedzają, zaczynają w New Space, czyli w tym nowych przedsiębiorstwach, zaczynają wyprzedzać Francuzów. Francuzi po prostu mają kosmodrom w Gujanie Francuskiej i systemy wynoszenia, ale Niemcy już mają niskowymiarowe, znaczy niskowagomiarowe systemy wynoszenia. Pamiętajmy o strategicznym sojuszu niemiecko-rosyjskim, a także o taktycznym sojuszu. Dlatego akurat uważam, że w kosmosie dlatego uważam, że akurat w kosmosie należy z Amerykanami współpracować i zbudować, to jest tańsze niż 1F35, zbudować własny system konstelacji, który by, to jest w ogóle naprawdę na wyciągnięcie ręki. Ale oczywiście, że tak, tym bardziej, że Argentyna jest dobrym tego przykładem, w zeszłym roku wyniosła na przestrzeń Etiopia okołoziemską 10 satelitów i to nie jest coś, co, że tak powiem, przekracza możliwości. Panie Leszku, w ciągu 10 lat, teraz jest obecnie kilka tysięcy, 2-3 tysiące satelitów na orbitach okołoziemskich, będzie 40 tysięcy w ciągu dekady. No po prostu rozpoczyna się eksploracja nowego oceanu światowego. No właśnie o to chciałem pana zapytać, bo nie ukrywam, jestem ostatnio po lekturze książki profesora Marka Czajkowskiego o strategii kosmicznej Stanów Zjednoczonych, który zresztą tam dość sceptycznie podchodzi chociażby do twierdzeń Everetta Dolmana w kontekście astropolityki i astrostrategii. Mhm. Chciałem pana o to podpytać, bo już na zakończenie naszej debaty, czy nie uważa pan, że jest zbyt wcześnie, aby mówić dzisiaj o używać takich pojęć jak astropolityka. Czy to jednak nie jest jeszcze ten etap? Nie, że jest za późno. Dlatego, że systemy, jest tak, amerykańska globalna projekcja siły zależy od sensorów w kosmosie. Na niskich, średnich i geostacjonarnej orbicie, a nawet na wysokiej kilka. Od systemu, od pętli decyzyjnej, ODA lub pętli decyzyjnej, która jest wpięta, czyli widzimy, słyszymy, podsłuchujemy i rozmawiamy dzięki sensorom w kosmosie. Dlatego Amerykanie nie muszą mieć większych sił zbrojnych niż dane potęga, niż Irak, Chiny, żeby mieć wpływ na sytuację w Eurazji. To dzieje się dzięki kosmosowi w dużej mierze w warunkach wojny nowej generacji. A zatem to już jest rzeczywistość. Jeżeli byłaby jakakolwiek wojna z udziałem mocarstwa przeciwko słabszemu państwu, zawsze kosmos jest tym medium, które pośredniczy w tej wojnie. Jeżeli byłaby wojna między mocarstwami, to systemy detekcji byłyby pierwszym przedmiotem ataku. No i przede wszystkim jest taka różnica, że się robi pieniądze już teraz. Gospodarka oparta o przepływ informacji i danych dzięki satelitom jest już warta miliardy, miliardy dolarów. I z każdym dniem przyrasta w sposób ogromny, a już jesteśmy o krok od rewolucji w skomunikowaniu. Starsi Pilona Maska, tak? Potanienie w ogóle wnoszenia na orbity, wielorazowość tego. Inne rzeczy związane z tym, które opisujemy w książce z Friedmanem. To wie pan, to jest coś takiego jak opracowanie karaweli w szkole nawigatorów. Tak? Jesteśmy o krok. Już teraz to się dzieje. Na pewno, mało tego, ja powiem wręcz więcej, orbity okołoziemskie, zwłaszcza niskie, są już objęte senility, czyli procesem przebrzmiałości, to znaczy, że w wypadku wojny będą niszczone i Amerykanie muszą zacząć poprawiać optykę, żeby wyżej być. Innymi słowy, już kosmos jest częścią gry o równowagę. Już to się dzieje. To, że kosmos jest częścią gry pewnej, rywalizacji między mocarstwami, to jest oczywiście widoczne gołym okiem. I są różne strefy w kosmosie. Już Księżyc już zaczyna być, oczywiście, który jest 10 razy dalej niż orbita geostacjonarna. Tak? Biorąc pod uwagę nawet te klasyczne, już byśmy dzisiaj powiedzieli w pewien sposób, spostrzeżenia Dolmana o znaczeniu punktów libracyjnych L4, L5 i o znaczeniu układu Ziemia-Księżyc. Jasna sprawa, natomiast tak.
Przy czym mam inne zdanie niż Dolman, co jest punkt, co jest Heartlandem prawdziwym i co jest rozstrzygającym miejscem. I opisujemy to w książce dosyć dokładnie. A to może nie zdradzajmy szczegółów. Kiedy jest premiera? Przedsprzedaż już ruszyła, a fizycznie będzie na przełomie września i października książka. Także można a w języku angielskim kiedy się ukaże? To jeszcze jest do rozstrzygnięcia, bo jeszcze specjalnie opóźniliśmy. To przechodzi jeszcze tam trochę bardziej skomplikowany proces w Stanach jest niż w Polsce. Okej, panie Jacku, już na absolutne zakończenie. Próba takiej, znaczy taka propozycja o taką grę intelektualną, ostatnio modne są różnego rodzaju piątki, w sensie propozycji jakichś strategicznych, rozwojowych. Piątka Bartosiaka i piątka Sykulskiego dla Polski. Niekoniecznie 5 punktów, ale jakby pan miał w takim absolutnie telegraficznym skrócie, lapidarnie wymienić kilka najważniejszych pańskich rekomendacji dla Rzeczypospolitej na najbliższą przyszłość. Stworzenie szczelnego, solidarnego i lojalnego względem siebie centrum decyzyjnego państwa polskiego, złożonego maksymalnie z 7 osób, które będą miały realną siłę polityczną i które przygotują wielką strategię państwa polskiego i ma być szczelne i wierne wobec siebie, to kierownictwo państwa polskiego. Bez rozgrywek geografii personalnej i tak dalej. To pierwszy punkt. Drugi to zrozumienie, na czym polega tak zwany net assessment, czyli we wszystkim jest asymetria i symetria i nie tylko ci, co mają przewagę asymetryczną, mają przewagę. Tak naprawdę asymetria w przewadze powoduje słabość z czasem i zacząć nauczyć się to rozgrywać w relacjach z większymi od siebie. No po prostu się nauczyć, stworzyć net assessment office czy coś takiego, który będzie zasilał w dynamicznym, i nigdy nie jest to statyczne, tylko w dynamicznym układzie myślenie tych 7 osób. Stworzyć innymi słowy Centrum Kierownictwa Państwa. Po trzecie, zbudować armię nowego wzoru, która będzie czymś więcej niż tylko armią, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Po czwarte, bardzo dobrze wypercepować siłę między Chinami, Rosją, Stanami i Niemcami. Od tego bym zaczął, a po piąte, zacząłbym intensywnie przygotowywać się do negocjacji z Niemcami państwa federacyjnego, ale nocami te 7 osób ma dalej pisać wielką strategię państwa polskiego, które będzie trwało kolejne 1000 lat. Chociażbyśmy nawet, ja powiem na koniec już, panie Leszku, ja nawet rozumiem ludzi, którzy chcieliby federalnej Europy, bo wydaje im się, że uwolnią się od historii. Uwolnią się od dylematów, od problemów. Będzie wspaniale, będę jeździł do Rzymu na wakacje. Na weekendy wpadał z dziewczyną i jadł ciastka w Weronie. Nigdy się nie uwolnimy od tego, nawet jak powstanie federalna Europa, dalej będą wyzwania geostrategiczne i dalej punktem będzie państwo polskie, które będzie tymczasowo być może w takim państwie federacyjnym, jakkolwiek je nazwiemy. I nie należy nigdy przestawać kształtować kultury strategicznej. Nigdy jej nie przestali robić Chińczycy, ani Turcy, ani Rosjanie. Bardzo mi się marzy, żeby u nas było tak samo. To może ja się też podzielę swoimi tutaj rekomendacjami. Uważam, że zachowanie samodzielności strategicznej i podmiotowości suwerennego państwa polskiego będzie tą taką pierwszą, najważniejszą rekomendacją. Aby to zrobić, potrzebne są nowoczesne służby specjalne. No nie będę mówił o szczegółach, o tego, jak powinno być to budowane, jak powinno być robione, na pewno nie w taki sposób, jak weryfikacja WSI, czy jak weryfikacja służb komunistycznych w roku 90. Natomiast jest to absolutnie do zrobienia, można wykorzystać kapitał młodych ludzi, potencjał intelektualny państwa polskiego. Zatem zmiany strukturalne powinny się rozpocząć od tajnych służb, ponieważ to dzisiaj w okresie zacierania pokoju, okresu między pokojem a wojną jest absolutnie moim zdaniem fundamentalne. Druga kwestia to jest doktryna bezpieczeństwa informacyjnego, ale rozumiana bardzo szeroko. Szeroko pojęte bezpieczeństwo informacyjne państwa polskiego, włączając w to kwestie suwerenności kulturowej, odporności na dywersję ideologiczną, zdolności ofensywne informacyjne, nie tylko jeśli chodzi o pracę wywiadu, ale także jeśli chodzi o pracę, no właśnie powiedzielibyśmy, tych ośrodków informacyjnych, takich jak Międzynarodowa Telewizja, Międzynarodowe Platformy,
platformy komunikacyjne, tak abyśmy mieli nie tylko oczy i uszy, ale mogli także przekazywać tutaj nasze wskazania. Trzeci element to jest wielka reforma polskiej polityki zagranicznej, a właściwie polskiej służby zagranicznej. Polsce na wzór Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którą uważam, że jest wielkim sukcesem III Rzeczpospolitej, żeby nie było tylko, że narzekamy. Uważam, że KSAP to jest wielkie osiągnięcie III Rzeczpospolitej. Uważam, że jest potrzebna Krajowa Szkoła Służby Zagranicznej, ale absolutnie w oderwaniu od tego, co dzisiaj nazywane jest Akademią Dyplomatyczną jako jednostką organizacyjną MSZ-u. Potrzeba zmienić sposób myślenia dyplomatów, trzeba wpuścić nową krew, trzeba zacząć kształcić także w oparciu o studia strategiczne i geopolitykę nowe elity państwa polskiego. Jeżeli nowe elity służby zagranicznej, no to przede wszystkim oczywiście polityka wielowektorowa, polityka na balans, polityka zorientowana na budowę Polski jako stworzenia gospodarczego. Porzućmy jakiekolwiek mrzonki o Międzymorzu, o Trójmorzu, o Friedmanowskim mocarstwie nad Wisłą. Akumulujmy kapitał ludzki, kapitał materialny, budujmy tutaj wielki stworzeń geoekonomiczny, bogaćmy się w tym zakresie i polska dyplomacja powinna być absolutnie sprzężona z polskimi interesami gospodarczymi, tak jak to robią Niemcy. Proszę zobaczyć, myślę, że nasi widzowie też rozumieją te zależności, w jaki sposób dyplomacja niemiecka działa chociażby na rzecz niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Uważam, że to powinien być pewnego rodzaju wzór dla nas. I piąty element bardzo istotny, czyli reforma sił zbrojnych. Uważam, że tym, co jest absolutnie, może inaczej, systemu obronnego państwa, bo to jest znacznie szersza kwestia, uważam, że bardzo źle się stało dla polskiej percepcji strategicznej, że przekształcono Akademię Obrony Narodowej nie w Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie bezpieczeństwo narodowe jest kategorią nadrzędną, a ograniczono właściwie bezpieczeństwo zredukowano nie tylko do obronności, do systemu obronnego, ale wręcz do sztuki wojennej. No uważam, że to jest absurdalne i to absolutnie nie przystaje, to jest myślenie XIX-wieczne, a nie XXI wieku. Uważam, że dzisiaj powinniśmy myśleć w sposób holistyczny, całościowy o bezpieczeństwie i budowę nowoczesnego systemu obronnego powinniśmy zacząć od dwóch filarów, czyli od fundamentów i oczywiście od dachu. Tym fundamentem jest nowoczesna obrona cywilna. Bez nowoczesnej obrony cywilnej w sytuacji konfliktu poniżej progu wojny, no prędzej czy później każdy rząd upadnie. Takie są realia. No a tym dachem jest oczywiście obrona powietrzna. Dzisiaj Polska nie ma obrony powietrznej. Mówimy o zakupie F-35, mówimy o zakupie Abramsów. To jest wszystko moim zdaniem bajka o żelaznym wilku w sytuacji, kiedy Polska nie ma obrony powietrznej. Panie Jacku, dziękuję panu za dzisiejszą dyskusję. Myślę, że drugą, mam nadzieję, że nie ostatnią, że będziemy wracać w ważnych momentach takich procesów geopolitycznych do wspólnych dyskusji. Cieszę się, że nie ogranicza nas czas, że mogliśmy dłużej porozmawiać. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Zachęcamy z panem Jackiem do komentowania, do udostępniania, niekoniecznie do lajkowania, ale na pewno do komentowania. Do lajkowania też, panie redaktorze. Do udostępniania tego filmu. Zachęcamy przede wszystkim do dyskusji, abyśmy jak najszersze grono naszych obywateli, naszych rodaków zachęcali do studiowania geopolityki, studiowania studiów strategicznych, interesowania się sprawami międzynarodowymi i prowadzenia debat, także na tematy politycznie niepoprawne, ponieważ ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak polityczna poprawność dzisiaj w sytuacji tak wielkich przemian geopolitycznych. Uważam, że powinniśmy dyskutować o wszystkim, o wszystkich możliwych scenariuszach, wszystkich możliwych wariantach. Panie Jacku, nie wiem, czy pan chce coś dodać. Nie, no po prostu dziękuję za debatę i mam nadzieję, że nie była to ostatnia, dlatego że uważam, że swobodna debata w Rzeczpospolitej jest właśnie wyrazicielem tej wolności kultury europejskiej, o której tyle się mówi i kneblowanie jakichkolwiek debat właśnie jest tego zaprzeczeniem. I mam nadzieję, że poszerza to, nawet przy wielu punktach niezgody, rozumienie, myślenie słuchających nas osób o kulturze strategicznej państwa polskiego na przestrzeni jego dziejów. I to chciałem powiedzieć. Może trochę patetycznie, ale ja naprawdę wierzę w wolność słowa i wolność formułowania myśli. Przecież niekoniecznie nas trzeba dopuścić do podejmowania tych decyzji, ale kształtowanie myślenia. Również,
Ja również jest uważam, że ważne. wolność słowa jest absolutnie jednym z fundamentów cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej i no i zachęcamy Państwa oczywiście do dyskusji. Dziękujemy Tak Państwu jest. serdecznie. Dziękuję Dziękuję pięknie. Panie. Dziękuję.